A i pomysł Marcina to jest taki, że w ogóle jakby zapominam o kamerze, że w sensie jakbyśmy sobie gadali bez kamery, a to jest po prostu... Wiesz, jeszcze 4 lata temu bym siedział spięty i tak dalej. Teraz z racji tego, że przynależę do Asicsa, to ja dużo, może nie, że występuję, ale... ale się pokazuje, że tak powiem, przed kamerą, czy czasami na jakiś, jak jesteśmy na wyjazdach, na konferencjach, coś muszę powiedzieć, jak jest cała sala ludzi, czy zrobić trening dla dziennikarzy na przykład, gdzie jest 30-40 dziennikarzy i też trzeba, wiesz, bo to są ludzie, którzy się też znają na tym sporcie, prawda? Także nie mam już jakiegoś problemu, chyba. Nie, no, tak jest, mi się wydaje, ale... To jest moja pierwsza, Marcin, taka rozmowa, także proszę o wyrozumiałość. Żebyśmy też wiedzieli, o czym rozmawiamy. Mhm. Podwójny Ironman, wicemistrz świata, z czasem 23,5 godziny na okrągło. Ironman tak. Na okrągło 10 godzin, 15 minut. Połówka 5 godzin praktycznie złamane. Dramat. Ogólnie chciałbyś pewnie te 4 z przodu, tak? Tak, 4 z przodu, tak. Okej. Na tych czasach się nie znam, ale o bieganiu troszeczkę wiem i wiem, że w maratonie dla mnie 4,5 godziny, 4 godziny to jest dobry czas. U ciebie jest poniżej 3 godzin, także to jest jakiś kosmos. Półmaraton, 1,5 godziny praktycznie. No i 10 km 41 minut. No to jest nieaktualne troszkę, bo mam 40, chyba tam 20 sekund. Ale rzeczywiście 4 nieurwana z przodu, także też... Ogólnie dramat dla sportowca, jak trójka w maratonie. Ja mam godzinę i 30 sekund na 10 km. To jest jedyny czas, który... No to jest tak jak z moim pół Ironmanem. Ja mam 50 minut, 5 godzin i 20 chyba 4 sekundy, czy coś tak, 34 sekundy. Czyli brakło mi 35 sekund do zerwania piątki, a to by 30 sekund do zerwania godziny. I w ogóle zauważyłem, że pierwszy raz prawdopodobnie w życiu siedzę przy jednym stole z wicemistrzem świata. Także dla mnie to jest duże wyróżnienie. Tym większe, bo pamiętam, Marcin, naszą rozmowę chyba to było z 3-4 lata temu. Wtedy to była taka nasza pierwsza dusza rozmowa, można powiedzieć, że się poznaliśmy. I opowiadałeś, czym się zajmujesz, co chcesz zrobić. I pamiętam, jak dziś opowiadałeś, że chcesz się przygotowywać do podwójnego Ironmana. Po paru latach rozmawiamy ponownie i masz drugie miejsce, także tak, gratuluję. Sprostujemy, to nie jest wicemistrzostwo świata, tylko drugie miejsce w Pucharze Świata. Bo to byłeś drugi. Tak, byłem drugi, rzeczywiście jakimś cudem. Tak, no i zrealizowałem swój cel, prawda? Założenie było proste, przetrwać pływanie, pojechać mocno rower i ładnie pobiec. No i tak zrobiłem, prawda? Celem było urwanie 24 godzin, zrobiłem to w 20 czy 28, pół godziny zapasu. A opowiesz coś, jakich to było otwarte akwen, jak na jakim w ogóle, na jakich to było zasadach? Bo też Ironmany są też, mogą być na basenie, mogą być na otwartym akwenie, mogą być na jakimś torze, może być taki bardziej naturalny teren i w jakich okolicznościach? Tak, ogólnie zawody Ironman na dystansie pojedynczego Ironmana zazwyczaj odbywają się na akwenie otwartym, czyli jezioro, morze, ocean, cokolwiek. Ale jeżeli chodzi o dystanse ultra, podwójny, potrójny, pięciokrotny, dziesięciokrotny... Ciężko to zorganizować pewnie też. Tak, ciężko to zorganizować. Tak. Zawsze to jest zorganizowane na basenie. Jest zawsze limit osób. W przypadku podwójnego Ironmana to jest maksymalnie 40 osób. W Austrii, tam gdzie ja startowałem, Bad Ragdesburg, miejscowość, startowało 36 osób, z czego bardzo mocna ekipa z Polski, 12 osób. Kobieta jeszcze tam chyba była. Dwie kobiety były. Ola Krawczyk, tri w kolorze blond, bardzo fajna dziewczyna, wygrała zawody, a Maja Makowska, dziewczyna, która bardzo propaguje udział w zawodach, jest cukrzykiem i pokazuje, że się da, że to nie jest ograniczenie żadne, zajęła trzecie miejsce. Także naprawdę mocna obsada. Ja byłem drugi w mężczyznach, trzeci był Grzegorz Czyż. Pysz, przepraszam, ze Śląska, także naprawdę mocna obsada z Polski uczestniczyła w zawodach. No i teraz tak, zawody odbywają się na akwenie basenowym, to był akurat park, Thermal Park Bad Ragdesburg. Taki 25 metrów klasy. 50 basen. To jest moje marzenie, nigdy nie płynąłem. Podobno gdzieś na Śląsku w Polsce jest taki basen. W Dębicy jest bliżej. A, to okay, także. A nie wiem, czy w Krakowie nie ma 50? Nie. Ja słyszałem, że gdzieś właśnie, nie wiem, czy... W okolicach Chorzowa słyszałem, że jest taki basen, ale to nie sprawdzona informacja. No, na 100% jest w Dębicy, ale musisz sobie sprawdzić, kiedy oni wpuszczają na 50, a kiedy na 25. W basenie pływamy 7,6 km. Są liczone długości. Przy każdym torze jest sędzia, który odznacza twoje długości. Każdy zawodnik ma inny kolor czepka. I tak są tak samo te tabelki, tam wszystko i oni odznaczają. No i pływasz sobie po prostu w basenie. No nie?
50 metrów razy 152 długość, z tego co pamiętam. Wow. A jest łatwiej w twojej ocenie? No wiadomo, że to dystans jest kosmiczny, ale otwarty akwen na pewno... Tak, dla mnie, bo ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem wytrawnym pływakiem i w ogóle uwielbiam open water pływanie, to wiedzą, to dla mnie było łatwiej w basenie jednak. Okay. Tak naprawdę nie lubię pływać, boję się wody, boję się otwartych akwenów. Do tego też wrócimy, bo z tym się wiąże też ciekawa historia twoich początków. Tak. A też nie chciałbym cię urazić w żaden sposób, ale ja mogę mówić, że jesteś amatorem tak naprawdę, zacząłeś sport dość późno, podejrzewam. Jak w ogóle też chciałbym wrócić do tego, jak zaczęła się twoja przygoda, bo mimo tych super wyników, to nie jest chyba tak, że od dziecka byłeś najbardziej wysportowanym dzieckiem w klasie. No właśnie sport... byłem. Byłem, okej. Okay. Tak, ja zawsze miałem do czynienia ze sportem, zawsze czynnie uprawiałem sport. Ale tak amatorsko raczej. To tak, nie... tak, zawsze okay. Amatorsko. Moja przygoda ze sportem zaczęła się... No nie wiem, w piątej klasie podstawówki, gdzie no jako dzieciak rosłem, byłem wysoki, mam 190 cm wzrostu, 191, grałem w kosza, grałem w siatkę, zawsze te SKS-y po lekcjach, wszystkie zawody w szkole jakie były, no to jechałem na nie, nawet w pchnięciu kulą tak naprawdę. I później zajawiłem się bardzo, tata zaszczepił we mnie takie hobby, nie wiem, kolarstwo górskie. I dosyć poważnie się ścigałem w tym kolarstwie. Takie XC typowe, tak? Tak, typowe cross country. No wtedy nie było downhillu, nie było trailu, nie było niczego, było tylko cross country. Także myślę, że ponad 100 wyścigów mam przejechanych MTB. Wow, także dosyć sporo. Jedyny sport, który mi towarzyszył. Znaczy nie na zawodowo, ale to prywatnie jest jedyny sport, którym można się interesuje od zawsze. I to jest też ciekawa rzecz, jak robiłem research do naszej rozmowy, to kiedyś, jesteśmy w podobnym wieku, plus minus 5 lat, i kiedyś było tylko kolarstwo górskie. Tak. Ja pamiętam jak dziś, bo akurat to był taki dość specyficzny moment, bo to był pogrzeb mojego kolegi, pamiętam, i moja koleżanka przyjechała na szosie i miałem was 25 lat, jak pierwszy raz w życiu zobaczyłem szosę i na nią usiadłem. Kiedyś były tylko rowery górskie, takie z Włoch i tym podobne, tak. A kolarstwo szosowe było bardzo mało popularne, a teraz jeżeli patrzę po Instagramie, po tym co robią moi znajomi, najpopularniejszy sport wśród moich znajomych to jest kolarstwo górskie i gravele, więc jakby kompletnie się to zmieniło. I też odnośnie triatlonu zauważyłem to, że triatlon mi się kiedyś kojarzył, nie wiem, z olimpiadą. Słyszałem, ale nie znałem nikogo, kto ogląda, kto uprawia. A teraz jednak też, być może przez to kolarstwo, też jest to sport bardziej popularny tak naprawdę. Jest popularny. Masa ludzi w ogóle, podejrzewam, że nie ogarnia, co to jest triatlon. Wiesz, ludzie myślą, że to jest bieg na nartach, połączony z czymś. To chciałem też dodać, że mi się kojarzyło właśnie z biatlonem. To ogólnie, że to jest narciarstwo biegowe plus strzelanie i być może to jest coś jeszcze, ale to jest kompletnie dla mnie, inny sport. Dla mnie i moich znajomych jest to oczywista sprawa, że jest to pływanie, rower i bieganie. Ale masa ludzi, jak już zna konkurencje, które biorą udział w triatlonie, to nie ma pojęcia w ogóle, w jakiej one kolejności są. Czy to pierwsze jest bieganie, czy może rower, czy pływanie, czy może razem, czy może jest przerwa. Czy idziesz, nie wiem, na obiad po pływaniu, później masz pół godziny przerwy i tak dalej. Ale jest ta świadomość coraz większa, bo tak jak mówisz, coraz więcej ludzi uprawia triatlon. No, jest to fajny sport, no, bo zasada jest taka, jeżeli po co masz być najsłabszy w jednej konkurencji, jak możesz być w trzech, nie? Okej, okay. A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z triatlonem? Bo tam pamiętam, że wspominałeś, że nie lubisz pływać i z tego co pamiętam, startowałeś, to się nazywa... że każdy startuje w osobnej konkurencji, to się nazywa sztafeta. Okej, czyli przypomnisz tą historię, jak to było? O, moja przygoda, no, tak, jak jeździłem w MTB, później moja, w cudzysłowie, kariera stanęła, bo miałem straszne problemy z kręgosłupem, nie wiadomo co się dzieje, coś tam, jakieś przepukliny, nie chciałem iść na operację, zawiesiłem rower po prostu na kołku, cały taki sport... wytrzymałościowy, typu właśnie jazda MTB, stanęło. Waga nagle pokazała 118 kg. Zacząłem grać w lotki, w tego popularnego darta. Wtedy był American Dart na tej amerykańskiej tarczy. Udało mi się być w kadrze kraju nawet, na Mistrzostwach Europy byłem w Hiszpanii. Nawet nie wiedziałem, że są takie... Chociaż widziałem to na Eurosporcie chyba lata temu, tak, że grali, ale nie wiedziałem, że... Tak, tak. No i... Całkiem przyzwoicie mi to szło, prawda, no bo jak już byłem w kadrze, byłem w czołówce kraju, tak drugi, trzeci w kraju. Bardzo przyzwoicie to wyglądało.
No i w pewnym momencie koleżanka, którą poznałem właśnie podczas tych zawodów w Hiszpanii, Agata Wacławska, gdzieś tam opowiadała podczas zawodów, że tata uprawia jakiś triatlon. Ja myślę, co to jest ten triatlon? Jakiś Ironman, gdzieś chłop na rowerze 180 km, świr, nie? Później biegnie maraton, to w ogóle jakiś kosmos, bo do Krakowa, jak jedziesz z Brzeska, to ci się nudzi przez 45 km, a tutaj ktoś biegnie po 180, jeszcze trzeba przepłynąć. No i w 2014 roku zadzwoniła do mnie Agata i mówi: Marcin, bo ty jeździłeś na rowerze, zróbmy Ironmana w sztafecie. Ja popłynę, ty pojedziesz na rowerze, a taki kolega Piotrek pobiegnie maraton. Ja mówię, ile to trzeba? No 180 km. Ja mówię, rower jakiś? No szosa, nie? No to okej, okay. Szybka konsultacja z żoną, pewnie. No to do Decathlonu, Between 500 rower za, chyba pamiętam, 1899. Mówię to do tego, że później na tym Ironmanie objeżdżałem gości, co mieli sprzęty za 30 tysięcy, a ja na rowerze za 1500, nie, czy tam 1800. No i zacząłem przygotowania i wystartowaliśmy w tym Ironmanie w Borównie wtedy. Borówno jest to taka miejscówka, jedna z najstarszych w Polsce triatlonowych, taka kolebka, że tak powiem, triatlonu w Polsce. Zawody kameralne małe, bo tam około 500 zawodników. Ale z wielką historią, praktycznie cała czołówka Polski tam zawsze startowała, albo startuje nadal, albo chce wystartować. Bardzo rodzinne zawody, taka przyjazna, rodzinna atmosfera, tam po prostu śmierdzi triatlonem, no nie? Pływasz w jeziorze w Borównie, jeździsz później pętlem pomiędzy Borównem a Bydgoszczą, pod Zawiszą, pod stadionem Zawiszy masz nawrotkę i biegasz w Parku Myślęcińskim maraton. Także petarda zawody, wystartowaliśmy w nich. Ukończyliśmy z czasem 11 godzin 40 coś chyba w sztafecie. Ja pojechałem wtedy te 180 km, pamiętam 5 godzin 40 minut, chyba czy 43 minuty. Schodząc z roweru pod stadionem, nie byłem w stanie odpiąć chipa z nogi, bo byłem tak zarżnięty. Po prostu byłem zarżnięty do zera, no nie? Odpięli mi ten chip, ten Piotrek wziął ten chip i pobiegł ten maraton. No i tak się zaczęła moja przygoda z triatlonem. Powiedzmy, no zrobiłem Ironmana w sztafecie, to 2014 rok. A co było następne w takim razie? Już był jakiś krótszy dystans? Nie, no i później tak zacząłem, kurde, no może tak jakiś duatlon, może jakiś rower, bieganie. Może bałeś, zacząłem... bo nie lubiłeś pływać, tak? Tak, nie lubiłem pływać, nie lubiłem biegać. Znaczy, po pierwsze nie lubiłem pływać, nie umiałem pływać. I bałem się wody otwartej. No to już więcej się nie może, już na nie. I wtedy pojawiła się zajawka na internecie, że Krakowia pierwszy półmaraton. Ja wtedy jeszcze grałem w kosza z kolegą takim z Krakowa, taki Dominik. Bo to ten Dominik wrzucił, że wezmę udział w pierwszym półmaratonie w Krakowie. Dominik, ile to ten półmaraton? 21 km. Ile to się trzeba przygotowywać? No tak pół roku. Ja mówię, jak pół roku, jak to jest za miesiąc? Dam radę? On mówi, ty jesteś stuknięty, to dasz radę. No to zapisałem się na półmaraton w Krakowie, pierwszy półmaraton w Krakowie. I wystartowałem po trzech treningach w półmaratonie w Krakowie. Czas na mecie 1:54. Nie polecam tego modelu treningowego nikomu, bo to po prostu była głupota. Większej chyba nie zrobiłem sportowej w życiu. No ale ukończyłem ten maraton, no i zajawiłem się. No jak już miałem te dwie konkurencje, dwa elementy, no to już kurczę, ten trzeci pasuje ogarnąć. Mieszkałem w Bochni, w Google'ach nauka pływania Bochnia, pstryk, Marcin Szwab. Kojarzę gościa z technikum, że chodził ze mną do równoległej klasy, Marcin Szwab. Ciekawe, czy to ten, nie? Za telefon dzwonię. No cześć Marcin Kusiak, tutaj, bo tu pływanie. No cześć Pesion, jak leci coś tam, kopę lat, 15 lat po szkole. Ja mówię, Marcin, uczysz pływać? Tak. Muszę się nauczyć pływać, bo się zapisałem na zawody triatlonowe. A boisz się wody, coś tam? No boję się wody, nie umiem pływać i w ogóle wszystko na nie. No i tak zacząłem przygotowania w listopadzie, powiedzmy, 2014 roku pływackie. A w 2015 roku wystartowałem już na 1:08 Ironmana, później sprincie w Gdyni, gdzie jest pływanie w morzu otwartym.
i połówka Ironmana w Borównie. Tak, tak wyglądał mój pierwszy sezon, czyli 2015 rok. Mhm. Okej, okay, a jaki byś polecił dystans w ogóle, jeżeli ktoś w ogóle zaczyna? Bo wiem, że masz też swoją grupę, tam też tak. Masz swoich podopiecznych i tam pamiętam też, że wspominaj, że fajnie zacząć sobie z od połówki, że można... Tak, dla mnie jak najbardziej tak. Zawody na dystansie jest super sprint, czy 1/8, czy 1/4. One są fajne, ale tam musisz lecieć wszystko w pałę. To jest tak jak... wyjście... sprint po prostu. Tak. To jest tak jak bieg na 5 albo na 10 kilometrów. Tu nie ma kalkulowania. Po prostu startujesz, ogień. Od startu do mety, do odcięcia. Czyli nie ma tego takiego mentalnego też elementu, tak. Głowy. A przy połówce możesz wszystko, że tak powiem, na spokojnie, może nie w takim totalnym tlenie, ale troszkę powyżej tlenu, w pełnym komforcie, masz czas dla siebie, masz czas, no masz ten czas dla siebie po prostu. I ja polecam start jak najbardziej od połówki. Może nie jest to mądre, ktoś powie, że głupoty opowiada, lepiej zacząć od, nie wiem, biegu na piątkę, czy tam od sprintu, od super sprintu. Okej, okay. Ale ja preferuję od połówki. A żeby nie popełniać twoich błędów z tego półmaratonu, taki uważasz czas. Wiadomo, że każdy startuje z innego momentu, tak? Ale taki średnio aktywny człowiek, pół roku, rok, ile? Pół roku. Myślę, że pół roku jest wystarczające. Zacząć od 2 treningów w tygodniu, później 3 treningi, dołożyć do tego siłownię, jakąś inną aktywność fizyczną, typu raz na basen, raz na rower, cokolwiek. Oczywiście rozciąganie jak najbardziej, rolowanie, od nowa jakieś w saunie, w jacuzzi, żeby te mięśnie cały czas regenerować. Fizjoterapeuta, masaż. A dla mnie też było to ciekawe, to jest jak się zastanowię, to jest oczywiste tak naprawdę, ale jeżeli się przygotowuje do takich zawodów, to pierwszy raz ten dystans realnie pokonuje się dopiero na zawodach, tak? Ogólnie nie tak. Trenuje się triatlonu w ten sposób, że się go robi i się startuje, tak. Tylko przygotowuje się do jakichś bloków i robisz tak naprawdę, ten test jest dopiero na zawodach. Jak tak? Najbardziej. To jest tak jak... trenujesz do maratonu, to nigdy nie biegniesz na treningu maratonu, no nie? Dawniej te wszystkie szkoły biegania preferowały coś takiego, że biegało się nawet po 37, po 40 kilometrów, ale to było po prostu bez sensu, no to już mógł sobie dobiegać te 2 kilometry i przebiec ten maraton, prawda? Teraz maksymalnie, tak jak do maratonu na przykład, no to jest 2,5 godziny, to jest maksymalny czas, ile powinien trwać trening. Biegowy. Czy ty przebiegniesz wtedy 25 czy 28 kilometrów, to już jest okej, okay, no nie? Okay. Preferuję ogólnie, tak jak teraz szykujemy się do Krakowi Maratonu, który jest 23 kwietnia, to osoby, które się przygotowują, że tak powiem, pod moim okiem, maksymalnie robią 30 kilometrów. A właśnie, też obserwując twoje social media, można powiedzieć, że twoje życie kręci się aktualnie wokół triatlonu i liczyłeś, ile w ogóle godzin tygodniowo poświęcasz na przygotowania takie, nie mówię o współpracy z podopiecznymi, ale typowo twój trening, twoje przygotowania, ile tak naprawdę trzeba czasu poświęcić, żeby na takim poziomie mieć wyniki? Tak jak szykowałem się do podwójnego Ironmana, czyli powiedzmy od stycznia do końca sierpnia, no bo już wrzesień to już łapałem, że tak powiem, świeżość w nogach, to przygotowania zajęły mi 400 godzin. To wychodziło jakieś około 50 godzin w miesiącu, no nie? Czyli minimum te 12 godzin w tygodniu. 1/4 etatu, tak. Tak, dosyć sporo, ale patrząc na wynik, który osiągnąłem, to wcale nie dużo, bo obserwowałem też ludzi, którzy startowali razem tam ze mną w Austrii, to oni poświęcali dużo więcej czasu na trening. Czyli albo ja, z racji tego, że robię to już kilka lat, jeździłem na rowerze długo, jak byłem młody, to nie potrzebowałem tego aż tyle. I no tyle mi to zajęło, no nie jest to dużo. No. Czasami wychodzi, że jest tych treningów 12 w tygodniu, bo codziennie mam basen na przykład, do tego dojdzie jakieś bieganie, jakiś rower, no to robi się liczba, która przeciętnego Kowalskiego powie, o matko boska, 12 razy na trening, co ty chłopie zgłupiałeś? Ale ja traktuję basen jako regenerację na przykład. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pływanie, to jest raczej tylko i wyłącznie crawl, podejrzewam, tak? Tak, czy? Tylko. Ale podejrzewam, że w tych krótszych dystansach, nie wiem, 1/4, 1/8 też pewnie ktoś tam próbuje swoich ale sił są, z żabką, tak? Czy? Są i na połówce ludzie, którzy pływają żabką tak samo. Tylko, że jest problem jeden, no przy żabce męczysz strasznie nogi, a tobie są nogi potrzebne do
roweru i później do biegania. A tak naprawdę ja całe zawody, czy tam Ironmana, czy podwójnego Ironmana, płyniesz na samych rękach tak naprawdę, nie? Możesz zarżnąć ręce, bo one ci się już do niczego nie przydadzą później, nie? Bo na rowerze położysz się na lemontce, jakoś wytrzymasz te kilka godzin, no nie, w tej pozycji. A jak się pływa w piance? Bo nigdy w piance nie pływałem. Niektórzy twierdzą, że wpływa się łatwiej, niektórzy, że gorzej, więc jak to jest w rzeczywistości? Jeżeli chodzi o takich pływaków jak ja, czyli marnych, to pianka bardzo pomaga. Jest pianka, ja nazywam to piankę dla amatorów. To jest taka pianka, która ma grubsze panele neoprenu na nogach, na udach. Wyporność jest większa. Tak, i wtedy nogi ci idą do góry, nie topisz tych nóg. No i ciągniesz te nogi tak naprawdę za sobą, bo jeżeli chodzi o górę, to pianka jest bardzo cieniutka. Ona tak naprawdę chroni tylko przed utratą ciepła. A tak to te panele tutaj mają po 2 mm neoprenu, po to, żeby nie ograniczać ruchów przy kraulu, prawda? Żebyś miał pełen zasięg, pełen ruch ramionami. A jak się w ogóle pływa na otwartym akwenie? Bo tam dochodzi pewnie jakiś element też nawigacji. Płynie się od boi do boi, bo też no, jednak ta... Na takim długim dystansie jednak można zboczyć trochę z tej trasy. Bierzesz poprawkę na jakiś wiatr, czy... Tak, musisz cały czas kontrolować. Nie ma takiego pływania jak na basenie, że płyniesz głowa w dół, tylko bierzesz oddech i tylko cały co trzy uderzenia ręką musisz podnieść głowę do góry, żeby zobaczyć, czy dobrze płyniesz, bo jeżeli jest boczny wiatr, to on cię ściąga na nieświadomie. Musisz jakimś łukiem płynąć wtedy, tak? Tak, to cię ściągnie po prostu gdzieś na bok. Jeżeli jesteś na poziomie wody, to tak naprawdę ty tej boi nie widzisz, bo tutaj fala jest, tu ktoś płynie, tu jest, bo jak wchodzi na przykład do wody, teraz jest tak zwany rolling start, wchodzi się, powiedzmy, w zależności od zawodów, ale tak jak na Ironmanie, to jest zazwyczaj 3 sekundy 5 osób, albo 3 sekundy, albo 5 sekund 8 osób naraz. Partiami tak się wchodzi, tak, okej. Okay. Tak, jest ten odstęp, nie ma tej tak zwanej pralki, że na przykład 1000 osób tak, wchodzi tak, naraz, nagle, okay. Bo wtedy cię tak przemieli, że jest koniec, no nie? Także tak naprawdę nie widzisz, co się dzieje, musisz cały czas kontrolować, czyli to jest tak jak w tym kraulu ratowniczym tak zwanym. Płyniesz, ale głowę od czasu do czasu wynurzasz do góry, żeby zobaczyć, czy dobrze płyniesz, no nie? Chyba, że ktoś płynie żabką w tempie twojego kraula, bo są tacy zawodnicy, którzy to bardzo... To lepszą widoczność dużo w żabce. Tak, to wtedy ja sobie jak czasami... Zanim płyniesz mi się... pewnie. No nie, z boku, cały okay. czas go biorę okay, z boku, czyli prawda? Jako taki punkt odniesienia masz, tak, okej. Okay. A jest dużo, no, dużo rzeczy, które przeszkadza na otwartym akwenie. No, przede wszystkim fala, która może cię przykrywać. Ja niby umiem pływać na dwie strony, brać oddech. Czyli co trzy. Tak, co trzy. Ale jak pływam na zawodach, to pływam na dwa i zazwyczaj na prawą stronę. Jeżeli jest fala, wiesz, z prawej strony... Dokładnie, no, więc lepiej oddychać z przeciwnej, tak? To jest masakra, zaczynają się lekkie problemy, no nie? Ale no to jest tak, fala, są ludzie, jest czasami tak, że płyniesz, masz 4 km do przepłynięcia w otwartym akwenie, a jakiś jeden zawodnik po prostu uwali sobie ciebie. I choćbyś nie wiem, co robił, to on cały czas będzie płynął i ci zwierz. Cały czas zapływał w ciebie. Tak jakby, wiesz, ma całe jezioro, 200 metrów szerokości, ale nie, bo on płynie tam, gdzie ty. Okay. I cały czas, wiesz, musisz z nim walczyć. Albo go wyprzedzasz z prawej, albo z lewej. Ale on dopłynie, ale to gdzieś w nogi cię uderzy. A czyli to zdarzają jednak... się takie sytuacje. Tak, ale to trzeba uważać, no bo wiesz, ściągnie ci okularki gdzieś na środku jeziora, no to ja to już nie wiem, chyba od razu ręka do góry i proszę mnie stąd zabrać, nie? Nie pamiętam, czy to był dokładnie Ironman, co to było za zawody, ale tylko oglądałem taki filmik, że skaczą ze statku na jakiejś zimnej wodzie. Norseman. Okej, czyli Norseman, okej. Czyli takie jakieś ekstremalne warunki, zimna woda, a potem chyba jakiś bieg jest w górach chyba tak, w ogóle. Tak, mój kolega z drużyny ASICS z Norwegii, Simen, właśnie startował w Norsemanie. To opowiadał teraz, nawet jak byliśmy w Szwecji na biegu, że tam chyba 4 czy 5 stopni ma woda, no nie? I wyrzucają cię ze statku. W Polsce są takie zawody organizowane. Jest to harda suka tak zwana. To kojarzę, tak. Wyrzucają cię ze statku na Jeziorze Orawskim. 4,5 km w linii prostej, ale zazwyczaj zawodnicy płyną ponad 5, 6, w zależności jak cię zniesie. No bo tak naprawdę wyrzucają cię na środku i nie widzisz, gdzie masz płynąć, tak na dobrą sprawę, bo bojki nie widać, nie? Później jedziesz pętlę dookoła Tatry na rowerze, tam ponad 200 km i biegniesz całą gronią 7 szczytów, 55 km. Bardzo takie hardkorowe zawody.
A ile w pełnym Ironmanie, jaki mniej więcej jest czas takiego w wodzie, ile spędzasz mniej więcej? Wiesz co? Tak orientacyjnie. Taki pływak jak ja, no to od godziny 20 do 25, od godziny 17 do godziny 25. A jaki jest twój taki sposób, żeby sobie z tym poradzić? Bo jeżeli nie lubisz pływać, to jest najgorszy element dla ciebie. I w ogóle jakie emocje temu każą? Czy przed startem czujesz jakiś, nie wiem, niepokój, czy właśnie jest jakaś bardziej euforia? I jak sobie radzisz też? Co w ogóle jest w głowie takiego pływaka, który przez półtorej godziny musi mielić tymi rękami i czeka na kolejny etap? Przed startem stres na maksa, który tak naprawdę... Po wystrzale już startera, gdzie przychodzi moja kolej, no to już wiem, że mam robotę do zrobienia, muszę to zrobić, bo to przeniesie mnie do tego, co lubię, czyli do jazdy na rowerze, bo uwielbiam jeździć na rowerze i bardzo lubię tak samo biegać. Czyli ja muszę zrobić to pływanie, żebym został dopuszczony dalej. Czyli to jest praca, którą muszę wykonać. Nie należy do przyjemnych, dla mnie przynajmniej, ale tak jak, że tak powiem, te wszystkie kozy czy barany, które idą, nie wiem, na halę, to ja tak samo wchodzę w tej kolejce i wiem, że mam mielić tymi rękoma jak najbardziej, może nie jak najszybciej, ale jak najbardziej wydajnie, żeby jak najszybciej się znaleźć już w strefie zmian. O czym myślę wtedy? No to cały czas jest coś, no to fala mnie zaleje, no to już myślę, czemu ta fala mnie zalała. Czyli ale bardziej jesteś obecny w tym, co robisz, czy jest to raczej taka jakaś forma ucieczki, że nie wiem, nie, myślisz... Nie, jestem obecny na 1000% w tym, co robię. Ja nie myślę o niczym innym, tylko o tym, że ja, każdy mój ruch jest ważony, każdy uderzenie ręką, nogą, żebym kogoś nie kopnął, żeby ktoś mnie nie kopnął, bo ja jestem zawodnikiem, który uważa na innych zawodników, ale jest masa zawodników, którzy mają cię gdzieś tak naprawdę. Tylko oni się liczą. Tylko on się liczy i on wpływa w ciebie i uderza cię ręką, ty go odsuwasz ręką, a wiesz, no na środku jeziora, gdzie jest, nie wiem, już pominąwszy ile tam głębokości, ile wody, ale jak się nie czujesz komfortowo w wodzie, no to każdy ruch jest, że tak powiem, ważony, prawda? Czyli obecność jest tym sposobem na przetrwanie, niż jakaś ucieczka, tak? Nie, bo zastanawiam jak się najbardziej właśnie, 100% obecności, obserwacja. Czy jakieś czucie wody, każdy ruch, jakby zapominasz o tym, czas przestaje istnieć chyba wtedy też, jeżeli... Czas przestaje istnieć jak najbardziej, ale też staram się właśnie wszystkie wskazówki trenerskie, które dostaję, wprowadzać w życie, że tak powiem, żeby każdy ten ruch był jak najbardziej wydajny, żebym nie tracił energii na coś, co po prostu jest bez sensu. A ja pamiętam z podstawówki czy coś takiego, że przed basenem nie należy jeść, jakby zajęcia. Jak jest ogólnie przed też taki wielki wysiłek? Jak ogólnie wygląda też dieta przed? Bo pierwszym etapem jest pływanie, żeby też nie poczuć się gorzej w wodzie. Jak... Wiesz co, ja mam już jakiś sprawdzony swój plan. Wstaję rano, zazwyczaj około minimum 3 godziny przed startem. O której godzinie zazwyczaj się startuje zawody? Nie wiem, jakaś dziewiąta? W Ironmanie się startuje około 6 godziny. Aż i rano, wcześniej rano. 6, 7 max. Z tego względu, że to są długie zawody, no bo one tam trwają, no najlepsi robią to po 7 godzin, ale najsłabsi robią w 15, bo w zależności od zawodów, gdzie startujesz, Ironman nie ma tak, że masz tylko 15 godzin, ale są zawody, gdzie masz na przykład 16 godzin, 17 godzin limit czasu. Także ja wstaję minimum 3 godziny przed startem, jak zawsze kawa, jak zawsze białe bułki jakieś, typu jakieś kajzerki czy coś w tym stylu, jakiś dżem, jakaś czekolada, banan, coś co za dwie godziny, tak, coś co za dwie godziny zniknie z mojego brzucha i tego nie będzie, prawda? Bo to zostanie gdzieś tam już przetrawione, później toaleta, no i już pomału ubieranie się, pilnowanie czy wszystko mam, czy chip jest zapięty na nodze, czy napoje zabrane. No, sprawdzanie po prostu, checklista, którą musisz odhaczyć. Bo takie 10 godzin, czyli to jest praktycznie pół dnia, więc jednak jakiś posiłek też jest po drodze przy takim wysiłku. Jakby tak są jakieś żele energetyczne, jakby w trakcie, potem później już na przykład. Podczas Ironmana mam też taką zasadę, że jak wychodzę z wody, czyli strefa zmian jest, tak? Strefa zmian, to w strefie zmian mam zawsze coś szybkiego do zjedzenia. Albo to jest kolejna jakaś kajzerka, bułka z czekoladą. Czyli mimo wszystko to nie jest płynny posiłek jakiś, jest takie klasyczne jedzenie, Nie, bo wtedy mam czas, ja przebieram piankę, ściągam piankę, ubieram kask, buty,
I wtedy wiem, wiesz. A jak wygląda w strefie zmian ogólnie? Może być ktoś z tobą? Czy jesteś sam? Czy tam na coś, nie wiem, ta buka czeka koło roweru gdzieś tam w reklamówce? Czy... Dokładnie tak. Okay. Nie może nikt z tobą być. Podczas Ironmana są takie restrykcyjne zasady, że nawet tak naprawdę żona nie może ci nic podać, bo cię mogą dyskwalifikować za to. Czyli nie jest tak jak na przykład na jakimś klasycznym maratonie, że tam ludzie podają jakieś kubeczki z wodą? Nie, nie, czy nie. Tam... Ironman... To jest, ty to masz sam zrobić, bez pomocy nikogo. Także jak potrzebujesz coś, to sobie to załatw, albo miej to załatwione, a nie, że ktoś ci będzie pomagał, no nie? Okej, okay, czyli jedynie klasyczne, nie jakieś żele przygotowane, papki, owsianki? Wiesz, to zależy od zawodnika. Okay. Ja mam sprawdzone to, że jem bułkę, czasami jem naleśnika, na przykład mam upieczone, żona mi upiecze 2-3 naleśniki jakieś z czekoladą, to te naleśniki tak naprawdę wrzucam tak na maksa i połykam, nawet nie gryzę, tylko połykam to całe, żeby nie tracić czasu, a one zostają mi w żołądku już i siedzą tam, no bo wiem, że co mnie czeka, że 10 godzin ciężkiej roboty, gdzie jedząc na samych żelach, to później też ten żołądek może różnie czy reagować. Jesz tylko dwa razy, w dwóch strefach zmian jesz tylko, tak? Czy jeszcze coś po drodze, na przykład jem na rowerze? Czy... Stały posiłek jem tak naprawdę podczas wyjść, podczas T1, czyli przerwa między pływaniem a rowerem, transition tak? Transition one, tak, to masz przerwa między pływaniem a rowerem, a później jem tylko żele. Czasami jakiś baton, czasami banan, już w zależności z czego potrzebuję. Ale żele to robisz sam, czy korzystasz z takich gotowych? Korzystam z gotowych żeli. Okay. A pijesz wodę, czy też coś tam jest, jakiś izotonik? Okay. Tak, izotoniki. Staram się zazwyczaj dowiedzieć, co będzie na zawodach. Jakaś temperatura pewnie to jeszcze, z nim upał, tak? To ma wpływ też, czy? No na pewno, ale ja akurat lubię, jak jest ciepło, lubię, jak jest zimno, nie ma dla mnie problemu, jeżeli chodzi o temperaturę. Ale tak jak przed zawodami, no to staram się dowiedzieć, kto obsługuje dane zawody. W przypadku Ironmana jest to Morten, taka szwedzka firma, z której zresztą korzystam i z ich izotoników, i z ich żeli, i batonów, także tutaj się nie muszę o nic martwić, po prostu biorę to, co jest w strefach żywieniowych w tych punktach dla zawodników i korzystam. Okej, okay. Teraz mamy temat, który mnie najbardziej interesuje, czyli tak jak ciebie też kolarstwo, ogólnie temat rowerowy. Z tematu, którego nie znałem przygotowując się, nie wiedziałem w ogóle znaczy nie brałem pod uwagę czegoś takiego jak drafting. Nie wiedziałem, że to jest w większości zawodów, bo to jest jednak sport indywidualny, tak. Więc być może dlatego ten drafting jest zabroniony. Czy rzeczywiście trudno jest wyprzedzić innego zawodnika, jeżeli on, nie wiem, nie chce, żebyś go wyprzedził, bo z tego, co tutaj gdzieś czytałem, że jest odtem minimum 10 metrów, wyprzedzanie masz 30 sekund. Tak, cała strefa draftingu to jest 12 metrów. Czyli ogólnie nie jedziemy grupą kolarską, tak jak jest na zawodach na przykład kolarski, że jedzie taki peleton wszyscy razem i jakby ci kolejni zawodnicy nie mają tego oporu wiatru i się zamieniają, tylko każdy jedzie osobno z jakimś dystansem od poprzedniego zawodnika. Są zawody, w których jest drafting dozwolony, ale wtedy są zakazane rowery czasowe, czyli rowery z lemontką. Okej. Okay. Czyli jedziesz tak jak na zwykłych rowerach. Czyli jest baranek, okej. Okay. Dokładnie. I wtedy możesz jechać, draftować, czyli jechać na kole u kogoś. Ale są to zawody na dystansach krótkich. Jakiś okay. Tam sprint, super sprint, może 1/4 Ironmana. Ale w większości zawodów już tam od połówki, pełny i tak dalej, to masz zakazany drafting. Czyli masz tą strefę draftu 12 metrów. Całe twoje, nie możesz po prostu jechać u kogoś na kole. Jak dojeżdżasz do zawodnika i on zobaczy, to on nie może. Tak jak nie może tego zignorować, on cię musi puścić. Tak, jak, powinien cię puścić. Okay. Powinien, nie, że nie może, ale powinien cię puścić. Okay. To jest tak jak na autostradzie, jak wyprzedzasz, to żeby nie było tak, że ty wyprzedzasz i ktoś też, o nie, te nie puszczę cię, nie, i też i jedziecie oboje, wiesz, w jednej linii. Czyli zjeżdżasz jakby trochę na lewo, on to powinien zauważyć i on cię powinien puścić i wtedy go miesz. Tak, albo po prostu krzyczysz. Ja jestem zawodnikiem słabo pływającym, czyli wychodzę daleko z wody, ale mam przyzwoicie mocny rower i tak naprawdę w części rowerowej non-stop wyprzedzam. Były takie zawody, że ja wychodziłem z wody 1800, a schodziłem z roweru 300 coś. Także przez 90-180 km ja cały czas wyprzedzałem. Także non-stop lewy pas, i non-stop ogień, prawda? A realia jakie są? Jakie miałeś na przykład sytuacje, nie wiem, że ktoś cię, nie wiem, nie chciał puścić, czy jakby doprowadzać do takiej sytuacji, nie wiem, konfliktowej, że mogłeś zostać oskarżony właśnie o ten drafting? Nigdy nie zostałem oskarżony o drafting. Wręcz nawet raz zostałem, że tak powiem, ja to tak odebrałem jako pochwała od sędziego, który jechał na motorze, bo jeżdżą sędziowie, którzy ci wlepiają kartki.
i wtedy idziesz do namiotu kar na przykład, no w zależności jak sędzia zadecyduje, czy masz tylko start-stop, tak jak w F1. Czy zjeżdżasz na minutę, czy zjeżdżasz na 5 minut, bo były takie sytuacje, że na przykład ja dojeżdżałem do kogoś, a ktoś jechał tym lewym pasem i na przykład sobie jechał po prostu i ty krzyczysz, żeby zwolnił prawą stronę, lewą stronę, on to ma gdzieś i próbujesz wyjeżdżać na drugi pas, gdzie jest to zakazane tak samo. I sędziowie też takie rzeczy widzieli, nawet tam kciuka pokazywali do góry, bo krzyczałem i próbowałem wyjeżdżać i wiesz, i reagowałem. I, no i tak to wygląda. No. Okej, to w sumie odpowiedziałeś mi też na moje poprzednie jedno z pytań, które miałem zadać, bo gdzieś doczytałem się właśnie, że rowery czasowe są zakazane, ale to rozumiem, że to jest w tym formacie, gdzie drafting jest dozwolony. Tak, dlatego ze względów bezpieczeństwa po prostu, bo jadąc na Lemontce... Czyli masz wystający element pewnie z przodu. Wystające elementy z przodu, a tak naprawdę klamki hamulcowe masz tutaj, na baranku. Czas reakcji jest inny. Czas reakcji jest, wiesz, wpadasz po prostu, wiesz, w kogoś, no to wtedy masakra by była, nie? Okej, okay, a ten pierwszy, to jest też ciekawe, pierwszy wyścig miałeś na rowerze takim, można powiedzieć, budżetowym. Tak. Teraz jeździsz na lepszym rowerze, podejrzewam. Tak, i... teraz się śmieję, że lubię jeździć na rowerze, ale na drogim. A taka tak jak w takim memie. Realna różnica, nie wiem, procentowo, to jest, nie wiem, albo na wiesz, ile to jest na przykład w czasie takiego pełnego Ironmana, nie wiem, 5 minut, 10 sekund, pół godziny jakby. Powiem tak, wtedy jak pojechałem tego pierwszego Ironmana w sztafecie, pojechałem go tam 5:48, czy tam liczmy 5:50, nie byłem w stanie się ruszyć. A teraz średnio rower na Ironmanie jadę, no, w Hamburgu na Mistrzostwach Europy w zeszłym sezonie pojechałem 5:06. To jest prawie godzina różnicy. I pobiegłem mocno maraton z tego, także no, jest różnica. Okej, ale raczej, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, spokojnie można na dowolnym rowerze. Jak najbardziej, można jechać szosowym, tak? Tak, można nawet na górskim rowerze, tutaj sprzęt ma znaczenie, ale jeżeli chcesz zacząć, spróbować, to... To po prostu jedziesz na tym, na czym masz. Nie musisz kupować roweru od razu za... Byłem zaskoczony, też nie wiedziałem, że te koła diski są zakazane. To jakby to jest dużo szybsze rozwiązanie, skąd to się bierze, że... To w zależności też od jakich zawodów, bo w niektórych zawodach jest dysk zakazany, w niektórych jest, nie ma problemu z tym. Dysk, jeżeli, że tak powiem, jesteś mocnym kolarzem, jest w stanie ci pomóc, ale jeżeli jesteś słabym kolarzem, to dysk ci wręcz przeszkodzi, bo jest ciężki. Będzie boczny podmuch wiatru, będzie cię ściągał, nie utrzymasz tego roweru, ale jeżeli te nogi produkują te waty, rzeczywiście to dysk jak najbardziej tak pomaga. Ja na przykład na treningi czasami zakładam dysk i wtedy to, moje... To jest jakby jakaś wkładka, to jest normalne koło szprycha. Nie, to jest normalne koło, to jest, nie, dysk to jest całe koło. Okej, to jest element, czyli to nie jest nakładka, tylko nie, to jest to nie osobne... jest tak jak było za naszych czasów, tak. Dawniej się do BMX-a dokupowało takie plastiki. Tak, okej. Okay. To nie jest to. Okay, dobra. To jest dysk, to jest pełne koło, ono jest w środku wypełnione pianką. No, są dyski szytki, zwykłe oponki z dętką. Ja jak na przykład zakładam dysk na trening, no to wtedy moja średnia tam oscyluje w granicach 38-39, w takim treningu 60-70 km. Nie? Na zwykłym kole tyle nie pojadę. Nie robię takich treningów szybkościowych. A treningi takie typowe robisz też na czasówce, czy? Tak, staram się bardzo dużo jeździć na czasówce. Rower szosowy traktuję raczej jako taką przygodę. Jeżdżę dużo z małżonką moją, z synem Ignacem. Ale treningi jakościowe staram się robić na rowerze triatlonowym, czyli na tym, na którym startuję. A powiesz coś więcej, bo szczerze mówiąc nie widziałem nigdy na oczy roweru czasowego. Mhm. Czyli tam jest ta lemontka, czyli możesz się bardziej położyć. Tak. Jeżeli chodzi o korbę, tam są jakie tam są szorzenia? W ogóle jest blat, jest podwójny też, czy pojedynczy? Tak, podwójny jest blat. Okay. No to w zależności, jakie tam 36-52, w zależności jakie preferujesz przełożenie, prawda? Ale jest główna różnica, no to masz tak, lemontkę, środek ciężkości przesunięty całkowicie do przodu. Do przodu, to siodełka jest troszkę... Tak, siedzisz całkowicie tutaj na kości tej łonowej, tak naprawdę nie siedzisz całym tyłkiem na siodełku, tylko to są te siodełka anatomiczne, gdzie masz wykrojone dziób siodełka i siedzisz... Taki ścięty jest chyba, tak? Tak, tak, i siedzisz tylko na kości łonowej, przesunięty środek ciężkości po to, żeby później jak zejdziesz z tego roweru, żebyś mógł biec. Czyli mięśnie, które pracują na rowerze, nie pracują później w bieganiu i na odwrót.
A tam da się jechać w pozycji jakiejś też podniesionej, czy tam jest tylko uchwyt taki czasowy? Da się, ale nie jest to takie komfortowe już, jak w pozycji leżącej na Le Monde. A hamulce są tarczowe normalne, czy też są? Czy... Są i tarczowe, i kantylewery, i szczęki. Wszystko. Okay. Wszystko. Także to... Ale hamuje to, rozumiem, jakoś mimo wszystko? Tak, tak, hamuje, no. Okay. Chociaż ja uważam, że jak się rozpędzam, to po co mi ten hamulec? No już nie po to wkładam tyle siły w to, żeby później hamować. A jakie w ogóle prędkości można osiągnąć? W sensie na takim, nie wiem, w ogóle o jakich rzędach mówimy? Taka średnia prędkość z tego 180 km ile gdzieś wychodzisz? 30 na godzinę? No ja w Hamburgu pojechałem 36 prawie. Średnią miałem, prawda? Na podwójnym Ironmanie 32,5. To jest 360 km w tym tempie. A kadencję średnią jaką trzymasz gdzieś, tak? Między 85 a 90. Okay, czyli no. Taki klasyk. Okay. Tak, z tego się później dobrze biegnie, prawda? Żeby się nie zażynać tych nóg, ale też żeby nie zamulać. Takie 85, 84, 88, coś w tym stylu. A miałeś jakieś takie ciekawsze fragmenty, nie wiem, dość szybkie, jakieś serpentyny, coś takiego w Alpach? Były takie jakieś elementy, bym powiedział, też niebezpieczne w trasie rowerowej? Czy to jest bardziej takie... Tak, bardzo lubię jeździć na zawody do Zell am See do Austrii. To jest Kaprum. No, Zell am See, bo to jest miejscowość Kaprum jest obok. I tam jest na rowerze trasa, w pionie chyba ponad 1000 jest na tych 90 km. W każdym razie masz końcówka podjazdu pod górkę, masz 19% chyba. No i później tak samo masz taki zjazd, także mega strome zjazdy. I w tym roku byłem, może nie, że byłem świadkiem, ale widziałem to, co się wydarzyło. Jak goście właśnie nie wyhamowali przed zakrętem, poszli w barierki. I z barierki wpadli do potoku, który był, nie wiem, 3-4 metry niżej, wiesz, na kamienie, na głazy. Tam zaroiło się od karetek od razu. Nie wiem, jak się sytuacja skończyła, ale no, dramatycznie to wyglądało. Bo rower czasowy chyba nie jest do końca przystosowany do takich warunków, tak? Tak, ale ludzie albo mają takie umiejętności, albo jeżdżą bez wyobraźni, bo ja jeżdżę na rowerze od dziecka. Powiedzmy, zjeżdżam w granicach 55-60, co jest szybko. A tu widzę na przykład panią, która jest w moim wieku albo starsza i dokręca jeszcze z tej górki i ciśnie w dół, no nie? Zdarzało się, że później widziałem takie osoby, które właśnie nie wyrobiły na zakręcie, no i wyścig się dla nich kończył. Bo gdzieś tam czytałem, że jedyny sprzęt, jaki jest dozwolony, to jest zegarek, tak? Czyli to jest, możesz mieć z elektroniki przy sobie, na samym wyścigu możesz mieć tylko zegarek, tak? Czy... Tak, nie wolno jeździć w słuchawkach, ani... Chociaż przy bieganiu nie wiem, czy jest zakazane są słuchawki w Ironmanie, ale tak. Ale czyli zegarek. Takim z komputerem rowerowym jest twój zegarek w trakcie tej części rowerowej. Mają ludzie tak samo liczniki pozakładane. Czyli można przykład. Teoretycznie. Okay. Tak, liczniki można mieć, no. Chodzi tutaj bardziej o elektronikę typu do ucha, coś, jakieś słuchawki, muzykę, coś, co cię rozprasza, czy coś w tym stylu. A jakie jest pierwsze uczucie po tak, bo ta tak zwana zakładka, czyli najpierw jest dość długi czas, jesteś na rowerze, pracują konkretne mięśnie, potem zaczynasz biegać. Jeżeli to robiłeś pierwszy raz, to nie wiem, są problemy z koordynacją. Też czytałem, że jest, wracając do poprzedniego etapu, że ćwiczą, gdzieś wczoraj oglądałem na YouTubie, że wychodzą ludzie z basenu, bo na przykład po tak długim pływaniu, jeżeli zaczniesz pionizujesz się jakby, tak, to może ci się zacząć robić niedobrze. Więc to też się w jakiś sposób trenuje. Można się obyć z tym zmianą poziomu na pion, horyzontalny, tak? Pionową. Tak, jest to tak, jak na przykład płyniesz na Ironmanie, gdzie płyniesz długo w tej pozycji leżącej, tej horyzontalnej. Później jak rzeczywiście wychodzisz z wody, to zawsze są wolontariusze, którzy cię wyciągają, bo się po prostu zataczasz. Zanim złapiesz, wiesz, pion, to no, ja się nieraz się wywróciłem w ogóle, wychodząc z wody. Ale da się coś, jakby da się do tego przyzwyczaić? Nie trenowałem tego nigdy, bo wiesz, pływając na basenie, czuję, że chcę się zatrzymać, to po prostu się zatrzymuję, nie? Biorę oddech, czy na basenie też cały czas, jak się odbijasz od ściany, no to tak, na chwilę się tak jakby, wiesz, pionujesz, no i z powrotem wchodzisz w ten poziom i płyniesz dalej. Nie trenowałem tego nigdy, ale rzeczywiście jest to... No jest fajne uczucie w ogóle, nie? Wychodzisz z wody i nagle ci się zawraca tak, jakby był na imprezie, no nie? A jeżeli tutaj miałeś czas, rekord, niecałe 3 godziny w maratonie, to przy takim pełnym Ironmanie, jaki jesteś w stanie czas wykręcić po tak dużym wysiłku? No ja wykręciłem w Hamburgu w zeszłym roku 3:33 dokładnie. Okej, czyli 10%
Tak. To jest całkiem fajne. Przyzwoity czas po mocnym dosyć rowerze, no bo 5.06 chyba pojechałem rower w Hamburgu. W ogóle są, bo tu też czytałem gdzieś, że nie ma podziału na klasy, to jest prawda. Chodzi o to, że kobiety z mężczyznami startują razem, a mają osobną klasyfikację, czy... Tak. Okej, czyli startujesz... Są age grupy, czyli masz tam od 18 do 24, od 24 do 30, 30, 35, 36, 40, co 5 lat, a później chyba już są co 10. I mężczyźni mają osobną klasyfikację, kobiety osobną, 3 pierwsze miejsca premiowane. Jest, później są te sloty rozdawane na Hawaje, czy tam na, w zależności od zawodów są sloty na Mistrzostwa Świata w połówce Ironmana, czyli 70.3 i na Hawaje 140.6. A jest jakiś taki wyścig twoich marzeń, na który właśnie są te Hawaje, czy jest taki jakiś... Wiesz co, na pewno... Bo to jest Mistrzostwa Świata, do tego tak. Trzeba przejść kwalifikacje. Tak, trzeba mieć, zdobyć slota po prostu. Okay. I to jest jakby w twoim zasięgu, na twoim poziomie, czy... Wszystko zależy od zawodów. Możesz jechać na zawody... Nie ukrywam, że zapisałem się teraz na zawody, będę startował w Estonii, w Tallinie, gdzie jest szybka trasa. I powiedzmy, jakbym pojechał szczyt swoich możliwości, być może byłaby szansa na tego slota, ale nie wiem. Okay. Czy Hawaje są moim marzeniem? Są moim marzeniem, jak najbardziej tak. Ale jak sobie oglądam filmiki i widzę tą falę, jak oni płyną bez pianek, gdzie się pływa, gdzie żółwie wielkości człowieka pływają obok ciebie, to nie wiem, czy to jest do końca moje marzenie. Ale to są jakieś bardziej prestiżowe zawody dla ciebie, albo takie prywatnie, w których chciałbyś wystartować? To są najbardziej prestiżowe. To już jest tak sufit triatlonu, prawda? Ale jest jeszcze coś dla ciebie takie, w których nie wystartowałeś, a chciałbyś wystartować? Nie. Startowałem już w Mistrzostwach Europy i na połówce Ironmana w Danii w zeszłym roku i w Mistrzostwach Europy na całym dystansie, zarówno w Hamburgu. W Hamburgu to były Mistrzostwa Europy dla kobiet akurat, ale pod banderą Ironmana i rangi Mistrzostw Europy i we Frankfurcie kilka lat temu to już Mistrzostwa Europy po prostu. No Hawaje pewnie tak. No. Okay. A ile średnio startów w roku tak planujesz, żeby to nie była przesada? Triatlonowych 3, max 4 tak naprawdę. A powiedz mi jeszcze, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo też masz grupę podopiecznych, czyli jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z triatlonem, może trafić do ciebie. Kto się interesuje tak naprawdę triatlonem? Bo mi się kojarzy to z facetem koło 40, który coś w życiu osiągnął, chce zrobić coś dla siebie. Taki jest mój stereotyp osoby, która się zaczyna interesować triatlonem, albo w pewnym momencie zaczyna troszkę może bardziej dbać o siebie, albo zdaje sobie sprawę z tego, że zdrowie jednak warto dbać. Tak? I jakby obserwując zawodników, amatorów, kim jest taki typowy triatlonista? Pierwsza część pytania, czy może trafić do nas, tak, jak najbardziej. Prowadzimy grupę biegowo-triatlonową właśnie z Marcinem, który mnie uczył pływać. Marcin Szwab jest odpowiedzialny za treningi basenowe. U nas w grupie to wygląda tak, że są dwa razy w tygodniu, poniedziałek, piątek, spotykają się na basenie w Bochni i w Proszówkach, gdzie Marcin doskonali tam z nimi techniki pływackie. No i trenują, robią progres i tak dalej. Kto chce robić triatlon, kto chce trenować triatlon? Pewnie jest tak, jak mówisz, że są to ludzie w okolicach 40, którzy osiągnęli już coś i teraz zaczynają dbać o siebie. Są to też ludzie, którzy kiedyś coś trenowali, mieli zajawkę na sport, nie było wtedy triatlonu, nie mieli może wtedy funduszy na to, nie mieli czasu. Są to też ludzie, którzy chcą zrobić coś innego, czego nie robią ich koledzy, koleżanki. Nie wiem, może chcą zaimponować żonie, sobie, znajomym. Kto jeszcze trafia do triatlonu? Bo jest coś takiego, że na mecie mówią ci you are Iron Man, tak? Jest coś takiego? Tak, czy okej? Okay, tak. Czyli to jest... Że jesteś człowiekiem z żelaza, tak? No jest to... Ja jak zacząłem się bawić w ten triatlon, jak słyszałem, co to jest dystans Ironmana, to tak sobie myślałem, kurczę, to jest jakiś kosmos, no nie? Ale jak zrobiłem tego Ironmana pierwszego, to doszedłem do wniosku, że
tak naprawdę przytrzymaj mi piwo i każdy to może zrobić. Wystarczy trochę treningu, no nie? A powiedz mi, bo ja mam takie mieszane uczucia wobec triatlonu. Z jednej strony jest to coś, co mi się podoba, są te emocje, jest to super sprawa, a z drugiej strony tak zastanawiam się, po co? To jest takie trochę zażynanie się i zastanawiam się, w którym momencie jest ta przyjemność. Czy, bo jeżeli na przykład, nie wiem, chodzę po górach, to idę, ogólnie są widoki, jest jakby dla mnie jakaś taka wartość dodana z całego sportu. Jeżeli jeżdżę na rowerze po górach, też sprawia mi to przyjemność, a zastanawiam się, czy w triatlonie przyjemność się nie pojawia dopiero po. Wiesz, po prostu, że zrobiłeś, to jest taka dopiero po wszystkim jest ta euforia. Znaczy, taka. Ja mogę powiedzieć, jak ja to odbieram, jak ja to odczuwam. Dla mnie największą przyjemnością jest sam start w zawodach. Całe te przygotowania, to wszystko, to jest rzeczywiście jest ciężka praca. Czasami, wiesz, nie chce się wyjść na trening, czasami pada deszcz, jest mróz, jest zimno, tak jak teraz ta niby wiosno-zima. Czy zima, to jest ciężko, ale później jak jedziesz na te zawody, zaczynasz chłonąć tą atmosferę całą, wszyscy są zajawieni, te 3000 ludzi, każdy przyjechał tu w jednym celu, zrobić coś dla siebie, walczyć, bo tak naprawdę ten Ironman to jest, ja uważam, że wchodząc do wody, to ja już jestem Ironmanem, bo dla mnie to jest największą przeciwnością, taką strachem. Jak wchodzę do wody, to ja już się czuję Ironmanem. Już, wiesz, nawet nie muszę zrobić tego roweru, biegania. I to jest największa przyjemność, że pokonujesz sam siebie, robisz coś tak naprawdę dla siebie. I ja podczas zawodów całe te 12, 10, 9, 15 godzin cały czas chłonę to. To jest ta przyjemność. Przygotowałem się, startuję, robię to, nie walczę z tym Kowalskim, z tym Nowakiem, co tu biegnie obok mnie, bo tak naprawdę on jest jakimś tam, też robi swojego Ironmana. On ma swojego Ironmana. Okay. Ja mam swojego. A ile jest prawdy w tym, że to wszystko jest w głowie, że tak naprawdę możemy zrobić dużo więcej niż nam się wydaje, bo powiedzieli, że każdy jest w stanie tego Ironmana przebiec, ukończyć, ale podejrzewam, że większość z nas by się gdzieś tam po drodze poddała, tak? I z jednej strony trenujemy naszą siłę, a jak się trenuje taki, nie wiem, mental w pewien sposób? Czy to jest jakiś element też treningu? Czy da się to wytrenować, żeby jednak no, nie odpuszczać, no, tak? Trening do tych zawodów długodystansowych to jest tak, jak mówisz, głowa przede wszystkim. I jak sobie z tym poradzić? No nie wiem, ja na przykład lubię tą samotność długodystansowca. Ja lubię sam ze sobą przebywać, myśleć o różnych rzeczach, o tym, co się dzieje, nie wiem, w moim życiu i tak dalej. Czy da się to wytrenować? Pewnie tak. No ja na przykład lubię sam trenować, iść na rower, być 2-3 godziny, czy biegać 2 godziny. Nie mam z tym żadnego problemu, nie muszę słuchać muzyki, podcastów, nic z tych rzeczy. Po prostu idę i robię swoją robotę. Jestem sam ze sobą, lubię to i podczas zawodów tak samo jest, że biegnę od punktu do punktu, tak na Ironmanie to zazwyczaj rower to masz jedną lub dwie pętle, czyli tak naprawdę nie widzisz tych swojej rodziny, swojej żony, dziecka, bo jak jest dwie pętle, no to ich widzisz tylko o, kochanie, cześć, ho, dziu, nie ma. I znowu cię nie ma 2 godziny, czy tam 3 godziny, prawda? A jak masz jedną pętlę, no to widzisz ich, jak wychodzisz z wody, pa, widzimy się za 5 godzin, nie? No to jesteś sam ze sobą. Bo na bieganiu już widzisz ich częściej, bo masz 4 pętle zazwyczaj, no to co 10 kilometrów, no to co 45 minut, co 48 minut się z nimi widzisz. Czy jest to do wytrenowania? Nie wiem, mogę powiedzieć tak jak ja to lubię. Lubię być sam ze sobą podczas treningu, podczas zawodów. I dobrze mi z tym. Okej, okay, w ogóle gdzieś da się zobaczyć Ironmana? Czy jest tylko, nie wiem, jest to transmitowany sport? Bo to nie jest chyba taki mega jakiś medialny sport. Jest transmitowany. Zazwyczaj zawsze jest na tych kanałach oczywiście triatlonowych jest transmisja z zawodów. Bo słyszałem właśnie, że tak od strony finansowej, że nie jest to sport wysoko opłacany, tak? Ciężko mi powiedzieć coś na ten temat, bo nie byłem nigdy premiowany. Mogę powiedzieć, jak było na podwójnym Ironmanie, nagrodą za ukończenie podwójnego Ironmana w Pucharze Świata było dyplom, uścisk organizatora.
dwie albo trzy puszeczki jakiegoś piwka kraftowego, które oni gdzieś tam wytwarzali w tym Bad Ragdensburgu. I chyba siateczka z tego, z tych term, w których było tam pływanie, prawda? Okej, okay, czyli no, także, raczej dla siebie się to robi, tak? Tak, raczej dla siebie, tak. Ewentualnie jest ten taki zewnętrzny pewnie jakiś element, sponsorzy tak. I cała rzecz. Jeżeli ale... masz takich sponsorów, to tak. Jeszcze tutaj taka śmieszna anegdotka, czym się różni zawodowy triatlonista od amatora triatlonisty? No, że amator sobie musi za wszystko sam płacić, prawda? A zawodowy dostaje za to pieniądze. A jeżeli chodzi jeszcze o nagrody na Ironmanie, no to tam pierwsi zawodnicy z pro, to chyba za pierwsze miejsce jest $5000. 5, 3, 2, 1. Czyli mimo wszystko, biorąc pod uwagę koszty treningów, czas treningów, ciężko podejść. Sprzętu przede wszystkim. Sprzętu, tak? Sprzęt jest bardzo drogi. Taki trisuit, w którym jeździsz na rowerze i później biegniesz, z tych dobrych materiałów kosztuje w granicach 1500 zł, nie? W ogóle to jakby tego nie wziąłem pod uwagę, że jest strój rowerowy, jeszcze zapomniałem o tym, czy okej, czyli, bo się nie przebiera między rowerem a... Nie. Masz pod pianką, masz ubrany... A, czyli to jest już od razu, żeby nie tego nie ubierać, tylko się ściąga jedną warstwę i tak, zostajesz. Tak, i zostajesz w tej drugiej, prawda? A to jest ta pianka przemaka, to jest mokre? Tak, przemaka, tak. Okay. Jeszcze przy Ironmanie jest taka rzecz, o której mało kto mówi, no jest to mokre, bo płynąc przez 1,5 godziny zazwyczaj chce ci się do toalety, a nie wychodzisz z wody. Okej, okay, a taki orientacyjny koszt roweru, tak w ogóle, nie, nie mówiąc konkretnie o twoim rowerze, ale żeby to średni, nie wiem, rower czasowy w ogóle ile kosztuje? Rower tak? czasowy możesz kupić już od 5000 zł, a później nawet może taniej, bo możesz szosówkę przerobić na czasówkę, tak, że masz dwa w jednym. A jest jakiś limit wagi, którego nie można zejść? Tak jak jest w kolarstwie, tam jakieś, nie wiem, ileś kilogramów, że rower... Wagi zawodnika? Znaczy czy wagi roweru, że nie może być rower lżejszy niż... Bo jest coś takiego w kolarstwie, sobie co kojarzę. Wiesz co, nie spotkałem się z tym w triatlonie, także ciężko mi powiedzieć. A jeżeli chodzi o tą górną granicę, no to sky is the limit tak naprawdę. Później dochodzi do takich absurdów, że kupujesz koszyk na bidon, który kosztuje 1300 zł i mówisz, że to wcale nie jest drogo. Nie? A tam 3 gramy urwałeś. Tak, a urwałeś 3 gramy, bo ci się nie chce iść na siłownię trochę popracować nad sobą. Nie? Ostatnio oglądałem taki właśnie program, bo składali rower, tam ucinali śrubki, końcówki, wszystko, tak. A tak naprawdę można to w inny sposób też nadrobić tą wagę. Tak? Okej, to wiemy już, Marcin, naprawdę dużo. A co byś powiedział dla takiego nowego zawodnika? Jeżeli ktoś chce rozpocząć przygodę z triatlonem, pierwszy krok, co zrobić? Pierwszy krok to przede wszystkim zapisać się na basen. Okej, ale uważasz, że w ogóle przygotowanie samodzielne to jest, nie wiem, zły pomysł, dobry pomysł, czy to, co można przeczytać w internecie, to są zazwyczaj bzdury, czy można sobie zrobić krzywdę, czy od razu warto, nie wiem, pod czyimś okiem to robić. Jeżeli ty już popełniłeś pewne błędy przez lata, jeżeli chciałbyś, żeby ktoś nie popełniał tych błędów, jak byś pokierował znaczy, takiego młodego zawodnika? Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś chce trenować triatlon i chce się z tym związać na dłużej, nie tylko po to, żeby zaliczyć sobie na przykład tam 1/8 Ironmana, czy jakiś króciutki dystans, to powinien się udać do kogoś, kto się na tym zna, kto go pokieruje, żeby po prostu nie popełniał błędów, które są bardzo częste, typu, nie wiem, zażynanie się na treningach, nieodpowiedni dobór sprzętu, to już nawet pominął się takie rzeczy, bo mówię, możesz jechać nawet na Pelikanie, czy na Wigry, czy tego Ironmana, jak chcesz go ukończyć, to go ukończysz, ale ja raczej preferuję wybór jakiegoś trenera, jakiejś grupy biegowej, grupy triatlonowej, żeby poszedł ktoś, żeby ktoś pokazał, powiedział nawet takie podstawowe rzeczy, jak nawet tą zakładkę zrobić rowerowo-biegową, bo takie treningi też są, czy strefę zmian jak ogarnąć, czy cokolwiek. No, lepiej skorzystać z czegoś doświadczenia, żeby nie tracić czasu na zbędne jakieś tematy. A jeżeli mówimy o tych długich dystansach, jest jakiś limit wieku, w sensie, nie wiem, wiadomo, że dzieciaki nie startują, tak? Nie wiem, jest to dla 16-latków, pełnoletnich osób. W Ironmanie mogą startować chyba od 18 lat, od 18 okay. roku życia. Okej, okay, czy to jest na pełnym dystansie, jest to sport raczej dla dorosłych? Już, od połówki. Mhm.
Okej, okay, a jeżeli chodzi o twoje plany, bo no, podwójny Ironman jest zaliczony, masz tam, podejrzewam, predyspozycję jednak do tych długich dystansów i czy ciągnie się coś jeszcze bardziej w stronę jeszcze dłuższych, czy no tak, jakie są twoje cele takie treningowe, startowe? Tak, mój trener też powiedział, że są predyspozycje do długich dystansów i jak dawniej uważałem, że podwójny jest dla popaprańców, to teraz uważam, że pięciokrotny to wcale nie jest tak dużo. I obawiam się, że to idzie w tą stronę. W 2024 roku chciałbym wystartować na dystansie potrójnego Ironmana. Czyli za rok, okej. Okay. Tak, ten rok sobie daje taki, że tak powiem, luźnego treningu. W cudzysłowie luźnego, no bo dwa Ironmany, kilka maratonów, to nie jest wcale tak luźno. I no i jeżeli zdrowie pozwoli, to pewnie no będę chciał zaatakować tego pięciokrotnego Ironmana kiedyś. To tam już jest, śpi się po drodze jakoś, czy bo to już jest taki... No, w zależności od tego, jak to chce, no to jest 19 km samego pływania, nie? 900 na rowerze i później 211 biegu. A to już tam. Okay, a w ogóle najdłuższy w ogóle z takich oficjalnych imprez, jakie są takie naj... Wiesz, to są nawet 30-krotne, ale to już, wiesz, trwa no, jakiś kosmos. Okej, okay, bo gdzieś tam czytam kimś, kto codziennie robił Ironmana w ogóle przez jakiś czas. Tak, tak. Są takie. Był taki gość w Stanach, który robił codziennie Ironmana w innym stanie, no nie? Okej, okay, bo takich ciekawych faktów tu gdzieś znalazłem, nie wiem na ile to jest prawda, że była jakaś pani zakonnica, 75 lat ukończyła zawody, a najstarszy zawodnik miał 85 lat. To jakiś bardzo Japończyk. Możliwe, bardzo możliwe. No. Nie mam tego sprawdzonego, nie robię takich statystyk, ale pewnie tak, bo są na przykład, jak chodzimy na rozdanie slotów po zawodach, to jest kategoria 80 lat chyba i tam też wychodzą panowie, którzy ukończyli tam połówkę Ironmana. Okej, czyli jeżeli coś Cię interesuje, to raczej zwiększanie tego dystansu niż na przykład bardziej takie hardkorowe imprezy typu ten w zimnej wodzie, po górach, czy w ten sposób, tak? Myślałem nad tym Norsemanem i nad tą hardą suką, ale chyba nie. Chyba wolę iść w ultra poprzez wydłużanie tego dystansu, bo raczej sprinterem już nie będę, z racji tego, że już 43 lata. Młodszy już nie będę, prawda? Ale ta wytrzymałość rzeczywiście jest i może nie jest moim marzeniem ten pięciokrotny, ale czemu nie? Czy jest potrójny i potem jest już 5 razy, tak? Czy jeszcze jest 4? Nie ma, na szczęście nie ma. Kurczę, Marcin, to pozostaje mi życzyć Ci, tak jak ostatnio się widzieliśmy, planowałeś podwójnego, dotrzymałeś słowa. A to było dawno, bo to my żeśmy rozmawiali, to było pewnie ze 4 lata temu, tak. Już mi wtedy chodziło po głowie, prawda? I tak. Rzeczywiście dopiąłem swego, udało się. Nie liczyłem na taki wynik w ogóle. No, marzyło mi się ukończyć to po pierwsze, po drugie być pomiędzy tam 10 a 15 miejscem. Tak myślałem, że tak powinno się to zdarzyć. Drugie miejsce nie śniło mi się w ogóle. Także. To jest takie ostatnie pytanie na koniec. Jakie są w ogóle relacje między zawodnikami? Tam wspominałeś na przykład, że ktoś tam może, nie wiem, specjalnie lub niespecjalnie zapływać tą drogę. Ogólnie jaki jest taki klimat na takiej zawodzie? Znaczy podczas pływania myślę, że to jest, no, oni to robią nieświadomie, bo nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, bo każdy walczy o przeżycie, tym bardziej, że jak ja w tej mojej grupie, gdzie ja wchodzę do wody nie jako pierwszy, tylko raczej tam z tyłu, to każdy się boi pewnie tak jak ja na swój sposób. To jest nieświadome, ale raczej takie relacje podczas ultrazawodów, tak jak na tym podwójnym, to każdy tworzył tak jakby takie jedna, tak jak ja się z tego śmiałem, że to jest jedna wielka rodzina, że tak, jedna wielka rodzina, a jeden drugiemu pewnie koło przebił, nie? Ale rzeczywiście tak jest, każdy się wspiera, na pewno zawodnicy z czołówki i ich supporty monitorują. Ten pobiegł szybciej, ten pojechał szybciej, wiesz, dają ci jakieś tam tipy. Ale raczej zawodnicy się wspierają, nie ma czegoś takiego, że jeden drugiemu... Czy jeżeli ktoś złapie gumę, to się zatrzymuje ktoś, czy raczej nie, czy nie można pewnie, tak? Czy... Zawodnicy między sobą mogą sobie pomagać. Okay. Nie możesz dostać wsparcia z zewnątrz, podczas Ironmana, prawda? Że są też na Ironmanie są też takie strefy serwisowe, gdzie co 20 km powiedzmy, no ale jak złapiesz koło, nie wiem, w połowie tego dystansu, no to się robi problem, nie? Ale można tam, też jeździ taki lotny serwis, gdzie ci pomoże oczywiście za dodatkową, jakąś tam wielką opłatą, bo chyba wymiana opony, nie wiem, 50 euro, czy ile, że oni ci wtedy zakładają koło i ty na mecie później im oddajesz to koło. Ale zawodnicy między sobą jak najbardziej sobie mogą pomagać.
Mogę ci dać dętkę, mogę ci dać nabój z powietrzem. Nie możesz tylko dostać... Czyli masz pompowane opony mimo wszystko, tak? Czy... Wiesz co, mam na triatlonowym rowerze, tak, mam pompowane opony. Zresztą zawsze są pompowane. Różnica jest taka, że możesz mieć szytkę. To wypełnienie jest... takie, tak? Nie, nie, nie. Szytka to jest opona, która wygląda jak dętka. Czyli nie masz dętki w środku. Tylko bezdętkowa, okej. Okay. Bezdętkowa, naklejasz oponę w koło. I pompujesz, a opona zwykła... Tam jest tą tak zwane mleko w środku, tak? Nie. Okay. Nie, nie, masz tak jakby taką, jakbyś taką parówkę miał. Okej, czy to jest pełna? Z wentylem. Tak. Nie, okej. Okay. Nie, jest... to nie jest pełna, okay. Tylko chodzi o oponę. Tak jakbyś dętkę nakleił jako oponę. Nie masz, że masz dętkę i na to nakładasz oponę jeszcze, tylko szytka to jest naklejona opona na koło. Okej. Okay. Są one ileś tam procent szybsze niż opony. Proszę mi się dwa pytania na koniec jednak. Jedno to jest, czy jakaś jest strategia, czyli na przykład ktoś, bo wiadomo, nikt ci nie pomaga, ale czy kalkulujesz w trakcie tego na przykład, co się dzieje, czy jak wygląda taki, nie wiem, na przykład wyszedłeś z wody dobrze, no to wtedy coś, czy jest jakby taki game plan jakiś cały na zawody, czy jest założenie, i które trzeba zrealizować, czy jednak mimo wszystko bierzesz jakąś poprawkę na to, co się dzieje na trasie. Tak? Znaczy ja zawsze mam jakiś game plan, no bo bez tego się nie da wystartować w zawodach, które trwają tam 12-11 godzin, a tym bardziej w podwójnym Ironmanie. Wiesz, na co jesteś gotowy tak naprawdę. Tak jak ja byłem teraz na tym podwójnym, startowałem, to ja wiedziałem, że popłynę 2.30. Jak się nic nie wydarzy oczywiście. Jak nie wiem, nie będę miał problemów z żołądkiem. No nie wiem, skurcz mnie nie złapie gdzieś, nie obetrę się za bardzo, bo zawsze się obetrzesz tutaj gdzieś na karku od pianki. I wyszedłem z wody 2.28. Wiedziałem, że rower chce pojechać powyżej 30 średnią, jak się nic oczywiście nie wydarzy. I tak się też stało. I później bieg też byłem przygotowany na to, żeby pobiec poniżej 9 godzin. No i rzeczywiście tak pobiegłem, poniżej 9 godzin. I jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli zrobiłeś plan treningowy, jeżeli nic się nie wydarzy dodatkowego typu, nie wiem, jakieś problemy z żołądkiem, gdzie to się zawsze może wydarzyć, jakieś problemy z tą, z tymi elektrolitami, z tym wszystkim, że jakieś skurcze niepotrzebne, jakieś zachwiania, nie wiem, równowagi czy czegokolwiek, no to wiesz, co możesz zakładać, prawda? A czym jest punkt odniesienia? Puls, czy jakby, co jest jakby takim wyznacznikiem tego, w jakim tempie jakby biegniesz? Czy puls biegniesz... to jest jedno, ale drugie też możliwości, jakie masz. No, jeżeli schodząc z roweru, zawsze ubierasz buty biegowe i czujesz się jak po prostu jakbyś dopiero wstał i jesteś w stanie biec, no nie wiem, moje tempo, jak zsiadam z roweru, zaczynam biec pierwszy kilometr, ta euforia, ci kibice, ci ludzie, żona za chwilę, dziecko, synek Ignaś i wiesz, i lecisz po 4.05 na przykład na kilometr, nie? Ale wiesz, że to nie jest twoje tempo. I mówisz sobie, Marcin, ty masz 42 kilometry. Twoim tempem jest 5.0 na kilometr, nie 4.05, tylko 5.0. Weź się uspokój, bo masz 42 kilometry. Ci ludzie za chwilę przeminą, oni zostaną, a ty biegniesz sam dalej 10 kilometrów, znowu ich będziesz widział za 10 kilometrów, żebyś się nie musiał czołgać tu przy nich, nie? Także wtedy się uspokajasz, twoim tempem jest 5.0, to jest twój czas, takie były założenia i realizuj swój plan po prostu, nie? To, że teraz biegniesz 5.0, to nie, 4.0, to nie znaczy, że to jest, że o, mam formę nagle, wystrzeliła forma w czasie zawodów. No nie? A ile w ogóle kosztuje start w zawodach? Tak, wiadomo, że są różne kwoty, ale orientacyjnie, że to jest 100 euro, 1000 euro. Ironman ma swoje ceny. Na połówce jest to 280 euro plus tax w zależności od kraju. Pełen dystans to jest 560 euro plus podatek. Ultra zawody kosztują też w granicach 600 euro. Start w maratonach za granicą to jest w granicach 100 euro, prawda? Okej, to jeszcze mam jednak dwa pytania na koniec jeszcze. Kto za to wszystko płaci? Nie do końca, ale jedna sprawa to było, jakie zawody byś polecił na początek? Jeżeli właśnie ktoś się przygotowuje, czy pamiętam, że coś w Austrii polecałeś, że to jest taka impreza fajna na początek i chyba, że ludzie z twojej grupy tam startują bardzo często, tak? Tak, już nie ma tych zawodów, bo ja pamiętam, że wtedy jak żeśmy rozmawiali, to mówiłem ci o zawodach w St. Pölten.
Były to zawody zaraz za Wiedniem, 60 km chyba za Wiedniem. Pływanie w dwóch jeziorach, bardzo fajna impreza, bo płyniesz w jednym jeziorze, później biegniesz 300 metrów, skakujesz do drugiego jeziora, wychodzisz do strefy zmian, jedziesz rower, bardzo przyzwoity, bo tam nie było dużo w góry, i bieganie wśród kibiców, bardzo fajne, dwie pętle, ale już tych zawodów nie ma, bo widocznie się Ironman z miastem nie dogadał, są teraz tam organizowane przez Federację Challenge zawody. No ogólnie to wszystko zależy od tego, czy ktoś chce startować tylko raz i zrobić fajne zawody, czy chce w ogóle tylko zrobić zawody. Polecam wyjazdy zagraniczne oczywiście, które się wiążą z wyższymi kosztami, no bo samo wpisowe w Ironmanie jest dużo droższe niż normalnie w innych zawodach. No plus dojazd, plus hotel, plus sklep kibica, tam też wszystko kosztuje ileś razy więcej niż normalnie. Ale polecam zawody w Polsce tak samo, właśnie Borówno, gdzie jest ta taka rodzinna atmosfera. W Polsce jest w ogóle jakaś oficjalna impreza całego Ironmana, czy nie? Bo tak, tam jest Połówka, jest w Gdyni chyba, z tego co i kojarzę. I tak samo jest pełny, był już w zeszłym roku. Albo dwa lata temu już był. Także już był drugi, teraz będzie trzeci Ironman. I w Polsce masz Połówkę w Gdyni, Połówkę w Warszawie teraz i Połówkę w Poznaniu. Także masz trzy imprezy już pod banderą Ironmana na Połówce i pełny w Gdyni. Jeszcze chyba ten olimpijski dystans też się powoli tak rozwija chyba w Polsce. Ten 50-20 czy 50-50? 51-50. To jest bardzo popularny dystans, tylko że... Tam więcej jednak ten udział pływania jest większy, tak? Więc może być teoretycznie nie dlatego dla ja, dla mnie olimpijka, ja robiłem dwie olimpijki w Warszawie podczas właśnie, jak Ironman to robił. Na jednej zresztą zostałem zdyskwalifikowany. Ale tutaj wiesz, 1500 pływania, to już wolę przepłynąć 400 metrów więcej. Rower lubię, bieganie lubię i zrobić połówkę niż się męczyć na... Ale zostałeś za to, zostałeś dyskwalifikowany? Zostałem dyskwalifikowany za to, że zawsze podczas zawodów mieliśmy taką zasadę, że biorę Ignasia na metę. Wiedziałem, że na Ironmanie jest to zakazane. Czyli bierzesz, go nie wiem, na ręce, czy w sensie on z tobą biegnie końcówkę? Asia mi go przerzuca przez barierkę, albo ja go biorę przez barierkę i wbiegamy za rękę na... Razem, razem kończy zawody, I ja wiedziałem, że zostanę dyskwalifikowany, ale Ignaś powiedział, nawet się chyba rozpłakał wtedy, że tatuś, jak mnie nie weźmiesz? Ja mówię, synku, wezmę cię. No i wziąłem go. Ale nie, no przecież... I to jest, to było dla mnie najważniejsze, także radość dziecka... Zawody można powiedz jeszcze raz. Jeszcze się, wiesz... Pewnie to też nabrało takiego rozpędu, tam ci sędziowie zaczęli latać, wiesz, drzeć się na mnie i tak dalej, bo jakiś koleś myślał, że wiesz, na ostatnich 5 metrach zrobi chyba, nie wiem, życiówkę, leciał, wiesz, na fulla, wywrócił się na mecie. No rzeczywiście było to niebezpieczne, no bo jakby tak wpadł na Ignaca, no Ignac wtedy był mały, mógłbym go połamać, no poniekąd ich rozumiem, ale z drugiej strony... Dla mnie ważniejsze było to, że dziecko nie płakało. Pewnie. No. Właśnie robiąc też research na temat jakby tego, czym się zajmujesz, o twoich osiągach, właśnie trafiłem na artykuł, że o twoim sukcesie i też byłem, odebrałem go bardzo pozytywnie, w sensie, że jesteś wicemistrzem świata, znaczy wicemistrz, byłeś drugi na, bo to też w Pucharze Świata. W Pucharze Świata, ale jakby tam pojawiały się takie, nie wiem, dziwne głosy też, że wiem, że, tam, że to były mało ważne zawody, że jakby, że ogólnie jakaś taka jest niezdrowa atmosfera, miałem wrażenie, że jakby, że nie wspominać o innym klubie, w ogóle była jakaś tam dyskusja w ogóle niezwiązana. Aż potem przeczytam artykuł jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy w ogóle rozmawiamy o tym samym artykule. I pytanie jakby, z czego to się bierze? Tak? A w sensie jest sukces, twój sukces, można o tym powiedzieć. Ja nie uważam, żeś zrobił coś złego. Jakby skąd taki w środowisku zgrzyty tak naprawdę? Nie umiem ci na to odpowiedzieć. No, są ludzie po prostu, którzy jedni cię lubią, inni cię nie lubią. Jak nic nie robisz, jesteś nieznany, to jesteś anonimowy, nikogo to nie interesuje. Jeżeli coś robisz, coś osiągniesz, to zaczną się doszukiwać od razu. Ci, co nic nie robią, doszukiwać w tym, żeby ująć temu sukcesowi, prawda? No ja to zrobiłem. To nie podlega dyskusji. To zostało zrobione. Nikt tego za mnie nie zrobił. No nie wiem, jak przebiegłem maraton poniżej 3 godzin, to było mówione, że to był przez Asicsa organizowany maraton, były to Mistrzostwa Polski organizowane w Dębnie, gdzie były eliminacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio,
Ale były słowa, że to przez Asicsa było organizowane, że na pewno bym nie urwał tych 3 godzin wtedy. Jak pobiegłem w Warszawie życiówkę na półmaratonie, to było mówione, że było z wiatrem, że było z górki, że trasa była przygotowana. Tutaj, że były zawody mało prestiżowe, że było mało zawodników. W ultra zawsze jest mało zawodników. No, nie chcę mi się dyskutować na ten temat, bo to... To jest właśnie ciekawe w dzisiejszych czasach, jak można różnie interpretować te same fakty. Myślę, że jesteśmy tak spolaryzowani w dzisiejszych czasach, że już nic mnie nie zdziwi tak naprawdę. Tak, jest ten hejt, bo prowadzę grupę biegową w Bochni, bo robię jakieś akcje charytatywne. Robiąc biegi, wiesz, do domu dziecka z paczkami na święta, czy do domu pomocy społecznej, dowiaduje się, że żebym sobie, nie wiem, wiesz, zajrzał w swoje sumienie czy coś. No, nawet nie chcę mi się nawet dyskutować, bo to jest dla mnie strata czasu. Uodporniłem się już jakoś na to. Czasami jak coś przeczytam, rzeczywiście mnie to zaboli, bo ktoś ujmuje temu, co osiągnąłem, ale nie mam wpływu na to. Są to ludzie, którzy nie potrafią się podpisać z imienia i nazwiska. No wiesz, w internecie można, papier wszystko przyjmie, nikt mi tego nie powiedział prosto w oczy. Ja byłem zaskoczony, bo musiałem drugi raz przeczytać artykuł, bo jak nie wiedziałem, czy rozmawiamy o tym samym po prostu, no. Tak? Ale to jest zabawne tak naprawdę. To, tak, no czasami to wiesz, zaboli, bo... Ale czy inaczej wiadomo, że... Ja wiem, ile w tą pracę wkładasz. Z boku, tak? Tak, łatwo się mówi z pozycji właśnie fotela, czy przed telewizorem. Łatwo się to wszystko ocenia, prawda? Każdy powie, o co tam, no przebieg, no okej, przebieg, no to przebieg, no to... No to trzeba mu pojechać, że a to na pewno mu ktoś załatwił, a może to... Nie, ja to przebiegłem, ja to zrobiłem, nikt tego za mnie nie zrobił, nie? A jak jest ogólnie jeszcze z testami, ogólnie nie wiem, jakiś doping, tym podobne rzeczy? W ogóle to jest w oficjalnych zawodach, jest to, rozumiem, w jakiś sposób badane? Czy jak wygląda ogólnie kwestia w ogóle jakichkolwiek badań w zawodach triatlonowych? Tak jak no ja pierwszy raz w życiu byłem badany antydopingowo, jeżeli chodzi o doping, to właśnie podczas tych zawodów podwójnego Ironmana wyglądało to tak, że przekraczając linię mety, ja już tak jakbym się stał w cudzysłowie własnością kontroli antydopingowej. Ja już nie mogłem nic zrobić, tylko od razu... Oni się mną zajęli, nawet tak jak żona Asia z Ignasiem i z moimi przyjaciółmi, którzy byli podczas jako support, mieli szampany przygotowane. Nie mogłeś się napić, bo byłeś... Nic nie mogłem, okay. Oni już im mówili, żeby on czasem okay. Tego nie pił. Okay. Nawet go nie polewajcie za bardzo, a jak lejecie, to lejcie po ubraniu, okay. Po nogach, bo on będzie musiał, on zostanie poddany testom. No i przekroczyłem rzeczywiście tą linię mety. Tam poprzytulaliśmy się, ja się popłakałem, no ale oni już od razu, proszę za mną tutaj, my poszliśmy do pokoju takiego zwierzeń, gdzie oni wytłumaczyli mi całą procedurę, że zostanę poddany kontroli antydopingowej, że mój wynik będzie oficjalny dopiero tak naprawdę za 2 tygodnie. Ale wiedziałeś o tym ogólnie? Czy... Nie. Okay. Nie wiedziałem. No i okej, okay, no i poszedłem do tego pokoju zwierzeń. Nie anulowali się wynik. Proszę? Nie anulowali cię. Nie anulowali. Ale wiesz, zacząłem się zastanawiać, kurczę, co ja zażywałem, jakie tabletki, okay. Nie? Że Nurofen, mówię, dobra, to, tamto, że brałem olejki CBD do spania, że jadłem to, że piję to, zacząłem im wypisywać, jakie żele, jakie izotoniki, jakie coś, co jadłem, że tutaj makaron jakiś tu, nie wiem, czy może coś jest, wiesz, w tych lekach jest coś zakazanego. No i wygląda to tak, że pani ci daje... A długo się czeka w ogóle na taki wynik, bo też jest, no mimo wszystko jest... 2 tygodnie. Okej, czy jest ten taki albo stres. Nawet chyba 3 tygodnie. Okay. Znaczy stresa jakiego takiego nie miałem, no bo wiedziałem, że nic nie zażywałem. No nie, chyba żeby coś było z, nie wiem, z jakichś leków, nie wiem, typu Nurofen, ale też nie brałem nic jakiegoś specjalnego, tylko zwykłe dostępne tabletki, nie wiem, przeciwbólowe czy jakieś przeciwzapalne. I wygląda to tak, że masz panią i pana... przychodzi z tobą jeszcze jedna osoba, która jest odpowiedzialna za twoją prawdomówność, która poświadcza, że rzeczywiście ty to jesteś ty. Że to ty brałeś udział w zawodach, tak? Tak, że to ty brałeś udział w zawodach i tu akurat moja żona była tą osobą. Mój dowód osobisty, masz 3 paczki do wyboru. Ponumerowane, takie długie numery. No i
ja się pytam, no ale w jakim celu? A ta pani mówi, no nie wiem, wybierz sobie, żeby nie było, że my wybraliśmy za ciebie, prawda? No to, to ja mówię, to dobra, to ta paczka, nie? No to ta paczka, no idziemy się wysikać. Ja mówię, no ale ja sikałem przed momentem, dosłownie przed metą, 2 kilometry sikałem za stadionem w lesie, nie? Ona mówi, to nie wiem, to musisz tu siedzieć, aż się wysikasz. No okej. Okay. No to polali mi kolę, no to zacząłem pić tą kolę. Zaczęło mi się słabo robić w tym pokoju, bo to wiesz, 24 godziny zmęczenie. Tu już w tym pokoju gorąco, bo to taki pokoik niewielki. Ja mówię, muszę iść na zewnątrz. No to oni już krok w krok za mną, wiesz. Nie było, nie odstępowali mnie na krok. No to idziemy sikać. No to ja mówię, okej, okay, no to koleżanka, jeszcze przyjaciółka zaczęła puszczać mi taki na YouTubie spadający jakiś wodospad, żeby wiesz, wymusić to sikanie. No to mówię, okej, okay, chce mi się sikać. No to pan ze mną poszedł do toalety. Przepraszam. Dał mi kubeczek. Aha, bo to jeszcze masz próbki A i B. Masz 2 słoiki tak jakby. Jeszcze jest kontrolna próbka jakaś zostaje pewnie, w razie w jakiejś wątpliwości. Tak, to tak. Zaraz opowiem, jak to wyglądało dalej. No to wysikałem się do tego kubka. Zaczynam się załatwiać do tego kubka. Pan wszedł ze mną do toalety. Zaczynam sikać. A pan obchodzi mnie i patrzy, czy rzeczywiście ja sikam do tego kubka, prawda? Czy nie wiem, czy nie wyciągam tego moczu gdzieś z jakiejś saszetki czy czegoś. No to wysikałem się, no to wracamy do tego pokoju. Pani kazała mi sprawdzić, wybrać te pudełka. Wybrałem te pudełka, ona otwiera wszystko zaplombowane, zalakowane. Wyciąga 2 słoiki, chyba czerwony i niebieski, A i B próbka. Przelewa, nalewa do tego słoiczka A, powiedzmy 1/4. 3/4 do B, później uzupełnia znowu ten słoiczek A, zakręcam to tak, ja to już zakręcałem, zakręcam to tak, że zrywam plombę, tak, że się nie da już odkręcić tego słoika jednego i drugiego, a ona resztę tego moczu przelewa do takiej jakby szybkiej próbki, gdzie mówi mi, że nie, okej, okay, widzę, że tutaj raczej będzie wszystko w porządku, bo na tym szybkim takim testerze nic nie wykazuje, także możesz spać spokojnie, możesz okay. Świętować i tak dalej. No, nie? No i tak wygląda kontrola antydopingowa. Trwało to pewnie 45 minut na pewno. Dobra. Jakbyś mógł pierwsze podsumować wszystkie, co w ogóle Ironman zmienił w twoim życiu, bo można powiedzieć, że jest dość duży okres twojego życia. Wokół tego kręci się twoje życie i możesz podsumować, co zmieniło to w twoim życiu, tak? Na pewno jak nie masz... Co gdyby tego Ironmana nie było? Myślisz, że byłaby jakaś różnica, czy w sensie... Ktoś jak będzie słuchał tej rozmowy, to powie, nie, to trzeba mieć dużo czasu na to, nie? Jeżeli nie masz tego czasu, to zacznij się bawić w triatlon. Wtedy na pewno znajdziesz ten czas na trening, na swoje sprawy, na rodzinę. Bardziej szanujesz ten czas. Ja słyszałem właśnie, że mniej czasu mają ci, co nic nie robią, dokładnie. Tak? Tak, bo oni mają dużo czasu przed telewizorem, spędzają... I dużo innych tematów robią. Ale to jakaś, nie wiem, dyscyplina, czy jakby, co jest taką w twojej ocenie największą korzyścią? Przede wszystkim, tak jak mówisz, szanowanie własnego czasu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, dyscyplina jak najbardziej, tak. Bo jednak musisz wstać rano, iść na trening, czy zrobić go po południu. Musisz mieć czas dla swojego dziecka, dla swojej żony, spędzać z nimi czas, bo ktoś, kto mnie nie zna, mówi, o Jezu, ty to w ogóle jesteś w domu? Ty pracujesz? Ty widziałeś się z dzieckiem swoim? Czy z żoną? A nie, co ty, ja się nie widziałem, ja tylko trenuję, nie? Nie, to nie jest tak. Masz czas na rodzinę, na dziecko, na ale mimo wszystko chyba zaszczepiłeś to dalej, bo jednak wszyscy chyba, tego obserwują swoje social media, widzę, że jeździcie też tak, z żoną na rowerach razem, na rowerze, z Ignasiem na basenie. Nawet wczoraj zaczęła przebąkiwać, że zacznie biegać, super, cieszy mnie to bardzo, będziemy sobie razem truchtać. Asia, dobrze kojarzy imię? Tak. Ale ona też jakby tylko jeździcie razem na rowerze, czy też jakby już w triatlonie coś tam? No nie, bo bardzo boi się pływać, tak samo jak ja, i nie lubi tego, i próbowała pływać i nie pykło, także nie będę jej zmuszał do tego, ale super, że jeździ na rowerze i że teraz jakby zaczęła biegać, to petarda tak samo. Także myślę, że jest to, jest... Tak jak mówisz, to idzie dalej. Ja zarażam swoją pasją, swoją rodzinę, żyjemy tym. Triathlon nauczył mnie obowiązkowości, nauczył mnie systematyczności, nauczył mnie takiego zdrowego podejścia do życia, nauczył mnie pokory, także same pozytywne rzeczy. Jeżeli nie masz czasu
Zacznij trenować z tatą. A jeżeli chodzi o swoich podopiecznych, widziałeś też podobne zmiany? Na przykład masz, przychodzi do ciebie, że nie wiem, informatyk, który spędza dużo czasu przed komputerem, i na przykład rok później widzisz innego człowieka, w sensie mieć taki przypadek, że widziałeś tą zmianę w takim krótkim okresie u jakiegoś swojego podopiecznego, albo nie wiem, ktoś nie wiem, miał złą higienę życia, nie wiem, jakiś alkohol, narkotyki. Był ten chyba też film taki dość znany, nie pamiętam nazwy, chyba też Niezwyciężony, tak. Coś takiego, chyba chłopak był po Monarze, po czymś takim i ogólnie... Z nałogu poszedł w nauk. Ja też uważam, że poszedłem z nałogu w nauk, bo ja byłem nałogowym palaczem na przykład, strasznie dużo paliłem. Okej, to nie widziałem. Ja już kończyłem moją karierę z papierosami, to było 2 paczki dziennie, prawda? Także to jak lokomotywa i wiedziałem, że jeżeli już ta granica zostanie przekroczona, to już będzie koniec, nie? Teraz nie palisz, rozumiem, tak? Nie, no nie, oczywiście, że nie. Jakbym zapalił, to bym chyba nie spojrzał w lustro, że taki jestem słaby, że się dałem, wiesz, omamić tym papierochom z powrotem. Ale uważam, że poszedłem z nałogu w nauk. Z nałogu papierosowego poszedłem w nauk sportowy, czyli w ten sporty wytrzymałościowe, w to długie trenowanie. Ale wracając do tego poprzedniego pytania, tak, uważam, że osoby, z którymi współpracuję, które pytają mnie o radę, bo ja nie robię tego profesjonalnie, nie jestem profesjonalnym trenerem, coachem, tylko robię to na bazie własnego doświadczenia, tylko korzystam z pomocy mojego trenera, którego mam cały czas. A to jest Polak też, twój trener? Tak, okay. Tak, jak najbardziej jest to Polak. Nie uważam, że trzeba szukać gdzieś za granicą, bo też się spotykam z takimi, że w Polsce to nikt się nie zna na tym. Nie, nie, to nie jest prawda. Mamy bardzo dobrych trenerów. Mnie trenuje Marcin Kujawski. Jest to były zawodnik, były pływak. I nasza współpraca już trwa 3 lata, także bardzo długo. Nasza współpraca też jest super, bo on szanuje moje zdanie, ja szanuję jego zdanie. Razem się uzupełniamy. To nie jest tak, że zero-jedynkowo on kopiuj, wklej, wysyła mi trening i później no do tego nie zrobiłeś. Tego nie zrobiłem, bo mi się nie chciało. Zrobiłem to po swojemu i wiem, że to przyniesie lepszy efekt. Ale tak jak współpracuję z moimi zawodnikami, którzy pytają mnie o radę, to tak jak mówisz, też odradzam im ten alkohol, odradzam im te używki, czy zdrowy tryb życia proponuję, żeby zaczęli prowadzić. I tak się dzieje. No teraz taki kolega wystartuje w maratonie, który też lubi się drinka napić. Nie więcej niż wszyscy, prawda? Ale mu powiedziałem teraz, słuchaj, teraz jest czas, kiedy ty nie pijesz tego drinka, bo ty masz w niedzielę zrobić wybieganie, masz zrobić trening jakościowy. Mnie nie interesuje, że ty się chcesz napić drinka. Napijesz się go w Krakowie po maratonie. Okej, Marcin, masz rację. Rzeczywiście teraz już to rozumiem i tak zrobię, prawda? Też jestem zaskoczony. Już nie chciałbym przedłużać naszej rozmowy, ale pamiętam, że lata temu czytałem takiego posta naszego wspólnego znajomego, który tam zaczął z tobą trenować, po swoich pierwszych zawodach. Ile emocji w tym wszystkim jest. Jak on opisał krok po kroku, jakby co się działo na tych zawodach w jego głowie, to dla mnie było niesamowite i to mi się to połączyło z tym, że jest taka jakaś, nie wiem, plotka, nie plotka, że pierwszy Ironman powstał z zakładu, kto jest najbardziej wytrzymałym sportowcem na świecie. I można powiedzieć, że to jest taki królewski sport w pewien sposób, jako takie podsumowanie, bo sport to jest w dużej mierze też wytrzymałość tak naprawdę, a tutaj mamy w pełni sprawdzamy tą wytrzymałość swoją, tak? Tak, dokładnie, no. Marcin, może byś powiedział na koniec jeszcze, gdzie się można znaleźć w internecie, bo sporo się dzieje u ciebie na Instagramie, obserwuję to, jesteś cały czas w treningu, cały czas gdzieś na zawodach, na wyjazdach, także jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, co się u ciebie dzieje, jak na ciebie trafić, jak być na bieżąco z tym, co robisz, gdzie cię można znaleźć? Znaczy, no można mnie znaleźć na, tak jak mówisz, na Instagramie. Mój nick to jest tri_marcin. Przynależę do grupy międzynarodowej ASICS Frontrunner, stąd też dużo wyjeżdżam. Jestem zapraszany na jakieś zawody. Teraz lecę do Paryża na maraton. Mamy spotkania krajowe i międzynarodowe, i obozy i w Portugalii, i we Włoszech. Także rzeczywiście sporo się dzieje. A jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać i po prostu pobiegać, porozmawiać, to zapraszam do Bochni na trening. I tam na co dzień masz klub, to jest taki klub triatlonowy, można powiedzieć. Tak. Trenuje się gdzieś w okolicy, jakaś puszcza, basen w Bochni, tak? Trenujemy na basenie w Proszówkach, na basenie w Bochni, trenujemy na stadionie w Bochni, trenujemy w Puszczy Niepołomnickiej. Cały czas coś się dzieje.
Także zapraszam do śledzenia, do treningów. Mieliśmy też grupę dla świeżaków, ale teraz ta grupa została wchłonięta przez grupę prosów i biegają z nami, także dzieje się cały czas. Okay, to zachęcam, Marcin, cię jeszcze do YouTube'a, to jest mój ulubiony format. Uważam, że fajnie byś się tam sprawdził, obserwując to, co się dzieje u ciebie na Instagramie, aby było też na zawsze tak naprawdę. Jednak ten Instagram ma dość krótki cykl życia. Tak, ucieka. No. Tak, a jednak na YouTubie można byłoby to zawsze do tego wracać. Nie wiem, czy kogoś to interesuje tak naprawdę, czy to, co robię, jest interesujące. Ja uważam, że jak najbardziej twoje treści ale są ale uważam, ciekawe. Że jeżeli... na, nie wiem, 1000 followersów, chociaż jeden się zainspiruje i zejdzie z tego fotela, sprzed telewizora i powie, kurde, ty, spróbuję chyba, pójdę się przebiec, pierwsze 100, 200, 500 metrów, to już jest duży sukces. Się wydaje, że tak jak mówisz, że te liczby kompletnie są, nie są istotne tak naprawdę. Dokładnie. Ważne jest, co ważne, żeby cokolwiek robić. Nie zachęcam do Ironmanów podwójnych, potrójnych, pięciokrotnych. Ale wstań, wyjdź sprzed telewizora, zacznij coś robić. Super, Marcin. Rozmawiamy 1,5 godziny równe. Minęło to dla mnie jak strasznie 10 szybko, minut. Bardzo fajnie. No. Jeszcze raz, Marcin Kusiak był gościem. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak się przygotować do Ironmana, wpadajcie na social media Marcina. I bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję. Trzymaj się, Marcin. Hej. Dzięki.